St. Patrick's Athletic kontra Legia Warszawa. Zapraszamy na rewanżowy mecz drugiej rundy eliminacji Champions League. To dopiero początek drogi do upragnionej fazy grupowej, a mistrz Polski już gra o wszystko. Powodem wydarzenia sprzed tygodnia. Półamatorzy z Dublina nie tylko wywieźli z Łazienkowskiej cenny remis, ale przede wszystkim obnażyli wszystkie słabości drużyny Henninga Berga. Jeśli brakuje pomysłu, szybkości i koncentracji, to podbój Europy lepiej zostawić innym. Los bywa jednak łaskawy. Przed Legią drugi mecz. Fatalnego wrażenia w całości się nie zatrze. Wszystkich wątpliwości rozwiać się nie da, ale od czegoś trzeba zacząć. Odzyskać twarz, uniknąć największej kompromitacji w europejskich pucharach, walka o być albo nie być. Tak piszą gazety przed dzisiejszym meczem St. Patrick's Athletic z Legią Warszawa. Jest poważnie, nawet bardzo. Piłkarze mówią, że żarty się skończyły, a przypominamy, że gra dzisiaj Legia z półamatorami z Dublina, z mistrzem Irlandii, ale to jest wciąż drużyna półamatorska. Co będzie dalej? Jeśli będzie dalej, zobaczymy. Andrzej Strejlał, dobry wieczór. Dobry wieczór. Były trener reprezentacji narodowej i były trener Legii Warszawa. Tomasz Sokołowski, były piłkarz także Legii Warszawa. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Panowie, czy podpisujecie się pod tymi tytułami, że tak jest poważnie dzisiaj, że Legia stoi na krawędzi? Sądzę, że tak. Legia dzisiaj walczy o to, żeby nie stało się sensacją w Europie i odpadnięcie. Jest to mecz bardzo ważny. Ta presja, którą sobie zawodnicy wspólnie ze sztabem szkoleniowym zgotowali, dzisiaj będzie miała swoje odzwierciedlenie w postawie. Tu wszyscy oczekują dzisiaj, że ta drużyna, mówiąc językiem kolarskim, bo dzisiaj znowu Majka wygrał, że oni się wyjadą w tym meczu. Tak przynajmniej ja bym oczekiwał tego jako trener. Tomek, czy twoim zdaniem Henning Berg gra dzisiaj o swoją przyszłość w Legii? No, może tak być. Może cierpliwość tutaj prezesów może po tym spotkaniu być już wyczerpana i może tak się zdarzyć, aczkolwiek no, nie przypuszczamy chyba tutaj wszyscy i w studio, i kibice, i publiczność, że tak może się stać. Ale nie życzymy tego trenerowi. Nie życzymy, ale to jest taka piłka, tak? Ale tu jest dwumecz i oby ten pierwsze spotkanie było, nie było właśnie tym, że tutaj może czegoś zabraknąć. Bo plan jest taki, że Legia oczywiście z założenia ma zdobyć znowu Mistrzostwo Polski, ale przede wszystkim ma zagrać w europejskich pucharach. Nie wolno jej skończyć tego sezonu już na tym etapie. Jak pani trenerze zagrać, żeby kompromitacji uniknąć? Ja sądzę, że przede wszystkim drużyna jest już w tej chwili, ja myślę, że na najwyższym stopniu zmobilizowania. On, drużyna, trener, co prawda nie do końca bym podzielał te poglądy, się izolują od dziennikarzy, tak jak to było w ostatnim okresie, bo jednak ta atmosfera będzie przygnębiająca. Każda minuta w tym meczu przy wyniku 0-0 oddala Legię. To też rzutuje na postawy, to też rzutuje na nerwowość w grze. Natomiast doświadczenie jednak zawodników Legii, umówmy się, jest dużo większe niż zespół półamatorski, ale przypominam, kiedyś amatorzy, jeżeli chodzi o Bayern Monachium, awansowali do finału, a zawodowcy odpadli. To są właśnie mecze pucharowe, które są tym nieraz pieprzykiem, języczkiem, prawda, uwagi, gdzie drużyna nieraz lepsza, nie mówię w tej chwili o Legii, odpada z zespołem dużo gorszym w jednym pojedynczym meczu. To zobaczmy, drodzy Państwo, jak wygląda skład Legii Warszawa, a wyjściowa jedenastka na mecz St. Patrick's Athletic. Są zmiany, przede wszystkim jest Michał Kucharczyk, przede wszystkim jest od pierwszej minuty Iwica Werdoliak, jest Ondrej Duda, jest Mirosław Radowicz. I jeśli chodzi o tych dwóch ostatnich piłkarzy, na nich trzeba przede wszystkim uważać. Myślę tutaj z punktu widzenia mistrza Irlandii, a z punktu widzenia Legii Warszawa, na nich trzeba liczyć, Tomek. Na pewno, wiosna, oczywiście to była wiosna, tak, gdzie wywalczyli Mistrzostwo Polski, gdzie Duda, Radowicz i Kucharczyk jakby i plus Żyro, gdzie napędzali tą ofensywę Legii, tak? Teraz Kucharczyk wraca do zdrowia, Duda też do zdrowia i można powiedzieć, że to jest optymalny skład. Optymalny skład, który ma zapewnić tu awans do kolejnej rundy. A jeśli sądzę, że właśnie trener dlatego nie desygnował ostatnio do gry i Dudę, prawda, i Radowicza, i Żyrę, bo wiedział, że ten mecz dzisiejszy jest tym meczem najważniejszym po tym, co się już wydarzyło dotychczas. A jeśli chodzi o Legię, o początek tego meczu, Legia chciała grać w piłkę w pierwszym spotkaniu. Jak się skończyło, wszyscy wiemy, ale tutaj ten scenariusz się, Tomek, zmienić nie może. Legia znowu musi od pierwszej minuty odrabiać straty. Na pewno będą chcieli, tak mi się wydaje, że będą chcieli się utrzymywać przy piłce jak najczęściej. Tylko to, żeby się różniło między pierwszym a tym spotkaniem, żeby szybciej grali piłką. Szybciej grali. Muszą stworzyć gdzieś przewagę, czy w środkowej strefie, czy kombinacyjnie Duda, Radowicz, żeby sobie stworzyli sytuację, czy na bokach mamy Żyrę i Kucharczyka i dynamicznych, silnych i to, ale to może być gdzie jeśli mogę tworzą dwie linie, może być ciężko. Jeśli mogę uzupełnić to, co ja, Tomek, nie wolno będzie w tym meczu piłki prowadzić, trzeba grać. Podałem i wyszedłem na pozycję, gra bez piłki będzie tej kluczem. Ten, który ma w tym momencie piłkę po jej odbiorze, musi mieć już kilku partnerów do zagrania. Sądzę, że to jest kluczem, bo dzisiaj w ogóle nasza liga gra przede wszystkim prowadzeniem piłki, a nie podaniem.
Tutaj bardzo ważny może być, jeżeli będzie zdrowy Kosecki, który ma to właśnie inercję do przodu, ten atak indywidualny, który może spowodować dużo stałych fragmentów gry, łącznie z rzutem karnym. Tylko to wszystko jest kontra, tylko to wszystko jest kontratak, a tu musimy grać w ataku pozycyjnym cały czas. Gdzie będzie na pewno, oni mają 0-0, dla nich to wystarcza, będą czekali na kontry i może być. Tylko atak skrzydłami, dużo obiegnięć i dobra gra po przeciwnej stronie bez piłki pozostałych zawodników. I dokładamy, panie trenerze, stałe fragmenty gry. Normalne, tak. Gdzie mamy, tu brylujemy i dobrych wykonawców mamy. Zarzekają się piłkarze St. Patrick's Athletic, że nie będą dzisiaj grali na 0-0. Ja do końca w to nie wierzę. Oni wiedzą, na co musi dzisiaj zrobić Legia, żeby to spotkanie wygrać. Musi zaatakować i musi się odkryć, ale też musi grać mądrze. Proszę Państwa, przenosimy się do Dublina na rewanżowe spotkanie drugiej rundy eliminacji Ligi Mistrzów. To spotkanie będą komentować Jacek Laskowski i Radosław Majdan. Znam takich, których do dziś bolą zęby po tym, co tydzień temu zobaczyli na stadionie przy ulicy Łazienkowskiej. Nie uśmierzył tego bólu ligowy mecz z Bełchatowem, ale dziś liga schodzi zupełnie na drugi plan. Dziś najważniejsze jest, aby pozostać w walce o Champions League, aby uniknąć kompromitacji, jaką byłoby odpadnięcie w rywalizacji z półamatorskim mistrzem Irlandii. St. Patrick's Athletic, Legia Warszawa, mecz rewanżowy drugiej rundy kwalifikacji do Ligi Mistrzów. Na to spotkanie serdecznie zapraszają Radosław Majdan i Jacek Laskowski. Dziś pokażemy, na co nas stać, twierdzi Henning Berg, a my w ciągu najbliższych 2 godzin, zobaczymy, może tego czasu będzie potrzeba trochę więcej, przekonamy się, czy spełni swoje obietnice, czy było to tylko jego myślenie życzeniowe i na co stać jego zespoły. Henning Berg będzie prezentował już w zupełnie innych klubach. Tak, można powiedzieć, że dzisiaj mamy drugi odcinek z tego krótkiego serialu. Tydzień temu wydawało się, że to będzie tylko formalność i kwestia, iloma bramkami Legia wygra. No i dzisiaj mamy drugą część odsłony, która, można powiedzieć, zatytułowana jest Gra o życie, już na pewno dla piłkarzy Legii. Od 15 lat nie zaczęła Legia tak słabo sezonu. Wtedy były to 3 remisy, teraz 2 porażki w spotkaniu o Super Puchar w ligowym meczu z Bełchatowem. No i ten remis, który żadnej kluby nie przynosi, remis przed własną publicznością, St. Patrick's Athletic. Jesteśmy na Talet Stadium, to nie jest klubowy obiekt drużyny St. Patrick's. Na tym stadionie rozgrywają swoje mecze piłkarze Shamrock Rovers. Richmond Park to jest stadion rywala Legii, ale z uwagi na lepsze zabezpieczenia przy większej frekwencji, której dziś spodziewano się w Dublinie, właśnie na ten obiekt przenoszą swoje mecze piłkarze St. Patrick's. Obie drużyny pojawiają się już na boisku, wyprowadzone przez młodego szwedzkiego arbitra Andreasa Ekberga. 6 tysięcy ludzi może pomieścić Talet Stadium. No i organizatorzy obawiali się, że będzie więcej kibiców, którzy dopingować będą Legię, bo nie tylko ci, którzy przyjadą, ale ci, którzy na co dzień w Irlandii mieszkają. A jak wiemy, ci, którzy mieszkają w Irlandii, stanowią dość liczną grupę, także no myślę, że tutaj dzisiaj piłkarze Legii będą mogli liczyć na pewno na głośny doping swoich fanów. I już widzieliśmy takie obrazki z trybun, gdzie nie tylko w sektorach dla kibiców gości, ale na całym stadionie rozsiane grupy kibiców polskich z różnych miast, którzy przyjechali tutaj na to spotkanie. Przywitanie obu drużyn. Za chwilę poznamy szczegóły, jeśli chodzi o składy. Wiemy już, że Henning Berg dokonał 3 zmian w porównaniu z pierwszym spotkaniem. Bez zmian natomiast przystąpią do tego meczu gracze St. Patrick's. Andreas Ekberg, 29-letni arbiter z Malmy, od roku sędzia międzynarodowy, w ubiegłym roku prowadził mecz Śląska-Wrocław z Rudarem Plewnią. To jest jego 5. mecz międzynarodowy w seniorskiej piłce. Ma być następcą Jonasa Erikssona. On poprowadzi to spotkanie, a my za chwilę już poznamy składy. Zaczynamy od gospodarzy. Brendan Clark w bramce, 2 Jer O'Brien, 4 Derek Foran, 15 Kenny Brown, 3 Ian Birmingham, 7 Conan Byrne, 8 Keith Fehey, 11 Kilian Brennan, 6 Greg Bolger, 17 Daryl Forrester, 9 Rhys Fegen. I tu już jest jedna zmiana. Nie wiem, czy to w ostatniej chwili. Foran gra u boku Browna na stoperze, a nie awizowany Ken Oman. Natomiast podobnie jak tydzień temu grają 2 defensywnymi pomocnikami, co wcześniej się nie zdarzało drużynie St. Patrick Athletic, co znaczy, że generalnie wynik zdecydowanie im odpowiada i oni wiedzą, że oni nie muszą być dzisiaj stroną tutaj wiodącą, a myślę, że ich styl gry i sposób będzie bardzo podobny do tego, który zaprezentowali nam tydzień temu na stadionie przy ulicy Łazienkowskiej.
Jeszcze raz prezentacja arbitra, wcześniej wokół kamery Chris Fagan, czyli ten, który strzelił bramkę na Zienkowskiej, ten, na którego liczą również kibice w meczu rewanżowym. Skład Legii, Duszan Kucjak w bramce, 28 Łukasz Broś, 25 Kuba Rzeźniczak, 15 Iñaki Astis, 17 Tomasz Brzyski, 18 Michał Kucharczyk, 21 Iwica Wrdoliak, 3 Tomasz Jodłowiec, 33 Michał Żyro, z ósemką zagra Andrzej Duda i 32 to Mirosław Radowicz, czyli nie ma Orlando Sa, on doznał kontuzji w tym pierwszym spotkaniu, nie ma Helio Pinto i nie ma Koseckiego. Tak. Ryan Buckley, 54-letni szkoleniowiec St. Patrick's Athletic. Jestem pewien, że awansujemy, powiedział ten szkoleniowiec przed meczem. Myślę, że Miles miał tutaj na celu podniesienie morale swojego zespołu, bo wie, że do tego awansu to jeszcze droga może być długa i wyboista. Tak, no zdanie trenera bardzo się zmieniło. Tydzień temu pamiętam, jak mówił, że postarają się być niestrawną przystawką. Dzisiaj już po pierwszym meczu, po tym co zobaczył, ale rzeczywiście chyba przede wszystkim w kontekście tym, że chciał tutaj natknąć jak swoich zawodników tutaj wolą walki, powiedział, że rzeczywiście są w stanie awansować i postarają się dzisiaj to zrobić. Dziś w takich arsenalowych strojach St. Patrick's Athletic, ale ten mecz rozpoczynają na zielono-czarno ubrani piłkarze Legii, no i gra toczy się o awans do trzeciej rundy Champions League, trzeciej rundy kwalifikacji, o spotkanie z Celticiem Glasgow, który wygrał już swoją rywalizację drugiej rundy i czeka na rywala. Na pewno Legia miała tutaj dużo materiału po tym pierwszym meczu, jeżeli chodzi o własną grę, szczególnie jeżeli chodzi o grę ofensywną i błędy w defensywie, które się zdarzyły. I tak jak mówili nasi goście w studiu, zdecydowanie więcej ruchów, szczególnie zawodników bez piłki, żeby wymusić zagranie. Przyspieszenie gry, zbyt przewidywalnie, szczególnie Helio Pinto, który no nie wnosił nic, jeżeli chodzi o ofensywę Legii. Do tego no współpraca w bocznych sektorach boiska między obrońcami a skrzydłowymi też nie układała się tak, jak choćbyśmy byli przyzwyczajeni po ostatnich pierwszostach się tak, gdzie pokazały ewidentnie, jak ważne jest to wariant w ofensywie, ofensywna gra bocznych obrońców. Dla tych, którzy rzadziej oglądają transmisje piłkarskie, przypomnienie zasad pucharowych, czyli każde zwycięstwo gospodarzy plus bezbramkowy remis, to jest oczywiście awans St. Patrick's. Przy wyniku 1-1 będziemy mieli dogrywkę. Wyższy bramkowy remis 2-2, 3-3 i tak dalej, to awans Legii, jak również każde jej zwycięstwa. Ale mamy pierwszą akcję gospodarzy, już w polu karnym zablokowany Bern. Wybita piłka przez legionistów i zatrzymany nieprawidłowo Michał Kucharczyk, którego występ w tym meczu ważył się do ostatnich godzin. Praktycznie Michał Kucharczyk pojechał jeszcze z świeżo po wyleczeniu kontuzji mięśniowej i do ostatniej chwili chyba Henningberg zastanawiał się, czy wystawić Koseckiego, czy właśnie Kucharczyka. No nie miał tutaj dużego wyboru ten, bo zarówno jeden, jak i drugi piłkarz no są po kontuzji, także no rzeczywiście w tym pierwszym meczu widać było, że Jakub Kosecki jeszcze nie jest w 100% gotowy. Dobrze, na wyprzedzenie teraz Wrdoliak w środku boiska, ale później nieprawidłowe zagranie ręką Jodłowca, rzut wolny dla gospodarzy. Od razu długa piłka do Birminghama. Birmingham i w środku powrót Żyry. No pressingiem wysoko atakuje zespół gospodarzy. To się troszeczkę zmieniło. Warszawa jednak cofali się od razu na swoją połowę. Tutaj wysoko już podchodzą. Już na połowie Legii starają się odebrać piłkę. I tutaj muszą być zawodnicy Legii Warszawskiej ostrożni w rozgrywaniu. Z autu Birmingham. Biorąc pod uwagę jednak potencjał i wyjściową klasę obu zespołów, bo przecież to boisko jednak wszystko weryfikuje. Tak się zastanawiałem, czy przypadkiem w tych pierwszych minutach Legia nie powinna zagrać odważniej właśnie wyżej, bo te zespoły, które występują w roli tego, które mają sprawić sensację, Kucjak w stylu Neuera. Bardzo, bardzo dobre to zachowanie Kucjaka. Przeczytał tą grę, natomiast tutaj któryś z zawodników Legii no niestety nie wyszedł i tutaj został tak, środkowi obrońcy wyszli tutaj z lewej strony. Został chyba Tomek Brzyski i nie było spalonego. No muszą na takie zagrania też uważać, ponieważ to też jest to, czym się żywi drużyna St. Patrick's Athletic. Długie podania właśnie za obrońców Legii. Tak, kończąc na poprzednią i zastanawiałem się, czy przypadkiem niedobrze było właśnie legionistom zaatakować na połowie rywala, tak przestraszyć tę drużynę, która na pewno nie czułaby się pewnie w takiej sytuacji i zmusić ją do popełnienia błędów. Tymczasem w ataku gospodarze, jeszcze raz Berne, uderzenie z dystansu i broni Duszan Kucjak. Odnotujmy, że tę pierwszą szansę po strzale Brennana
mieli gospodarze. No widać, że ta drużyna inaczej wygląda niż w tym pierwszym meczu. Odważnie, zdecydowanie widać, że grają u siebie w domu, ale zgadzam się zdecydowanie z tym, co powiedziałeś. Nie można dać słabszej drużynie teoretycznie poczuć to, że mogą wygrać. Nie dać im możliwości, jak to się mówi, złapania wiatru w żagle, bo wtedy ten mecz zmienia swój obraz. I tak właśnie widzieliśmy drużynę z pierwszej połowy, która ograniczała się do wybijania piłki, z drużyną, która w drugiej połowie już śmielej rozgrywała. A tymczasem Legia można w ciągu tych pierwszych 4 minut wysnuć wniosek, że tak przyjęła styl rywali, bo widzieliśmy chyba już trzecią piłkę zagraną od Rzeźniczaka do przodu, trzecią, która zakończyła się stratą. Pokazywał Mirosław Radowicz, spokojnie, to my mamy kontrolować grę, utrzymać tę piłkę dłużej. Jeszcze tutaj się nam jakoś strasznie nie spieszy. Foran. Brendan Clark. Świetna dyspozycja przy Łazienkowskiej, no ale puszczona bramka w tym doliczonym czasie gry i ponownie Kucjak. To jest Derek Foran, specjalnie wychwycony przez realizatora, więc pewnie ta zmiana wyjściowej 11 na pozycji stopera to była sprawa ostatnich chwil przed meczem. Rzeźniczak do Astiza. Jaki Astiz cofnął się po piłkę Duda, ale po złym przyjęciu ratował się trzymaniem rywala. No i tak naprawdę zasłużył sobie na żółtą kartkę. Zobaczymy, czy jak potraktuje ten faul pan Ekberg. Na razie kończy się na upomnieniu słownym. Na pewno piłkarze Legii muszą uważać na takie niewymuszone błędy, bo to nakręca właśnie rywala. Tutaj mieliśmy znowu podobny moment, kiedy Astiz szukał zagrania i znowu ta statyczne zachowanie zawodników z przodu. Muszą więcej szukać gry, zdecydowanie, już od pierwszych minut, bo tutaj, tak jak powiedział trener Srejo, czas działa na korzyść drużyny z St. Patrick Athletics. Na razie nie wygląda to najlepiej z punktu widzenia mistrzów Polski. Brzyski, długie podanie po linii do Kucharczyka, ale już tutaj Kucharczyk się z piłką w boisku nie zmieścił. Też piłkarz, który potrafi rozruszać grę Legii. Pamiętamy to chociażby i z poprzedniego sezonu, z kwalifikacji Champions League. Pytanie tylko, w jakiej dyspozycji jest właśnie teraz, po kontuzji. No myślę, że ważne w tym spotkaniu będą jakieś indywidualne akcje zawodników Legii, gdyż no, na pewno drużyna irlandzka się nie odkryje tu specjalnie, więc jakaś improwizacja, indywidualny dribbling, no... Inwencja własna, jak to się mówi, coś, na co liczę, szczególnie, że chodzi o Radowicza. Jest to piłkarz, no, bez którego dzisiaj trudno wyobrazić sobie Legii. No i na pewno jest on też liderem tego zespołu. Tak jak mówiliśmy, uspokajał. Mówił kolegom, żeby nie grali tych piłek za obrońców. I no, tutaj też dużo w jego postawie zależy, żeby być. O'Brien w stronę pilnowanego tam dość pieczołowicie Fegena. Foran. Przegrywa Brennan ten pojedynek z Jodłowcem. Clark. I znów świetnie wyszedł tutaj Fegen. On byłby pierwszy przy piłce. Nie potrafił jej zgrać dokładnie. 11 razy w historii swoich występów w europejskich pucharach Legia jechała na rewanż po remisie przed własną publicznością. Tylko 3 razy udało się jej awansować. Ostatni raz 3 lata temu w tej bardzo ciekawej rywalizacji ze Spartakiem Moskwa. Ale co ciekawe, w 6 przypadkach, gdy remisowała pierwszy mecz u siebie 1-1, ani razu nie uzyskała awansu. Aby ta zła seria została dziś przełamana. Ładnie wymienione 2-3 podania, ale już później Forrester chciał to zrobić zbyt efektownie. Rzeźniczak. Niniaki Astiz rusza tam do przodu Duda, ale zagęścili ten środek Irlandczycy. Próba zagrania do wbiegającego tam w pole karne Dudy. Bolger. Tutaj też więcej determinacji, tak zwaną odbitą drugą piłkę. Jeżeli nawet jest ta piłka zagrana długa na obrońców drużyny St. Patrick, to wtedy muszą zawodnicy z drugiej linii Legii podejść, żeby ewentualnie przejąć tą piłkę, która będzie wybijana przez tego zawodnika. I więcej też jakiejś determinacji i agresji właśnie w tym, kiedy Legia dochodzi, tak jakby wydawało się, na krótki pressing, ale jednak jest to, no nie wszyscy to realizują. I wtedy jest możliwość na to, żeby zawodnicy Irlandczycy rozegrali spokojnie piłkę. O i faul na Bernie, to jest też coś, co zwraca uwagę. Irlandczycy starają się przyjmować piłkę, dość dobrze ją blokując, to zmuszają od razu legionistów takich bardziej zdecydowanych wejść. To się teraz skończyło faulem Brzyskiego, 9 minuta spotkania w Dublinie na Tallaght Stadium, wciąż bez bramek.
znów tutaj przesunięta czwórka graczy irlandzkich na połowę Legii i nie ma jak się tej mistrzom Polski przeczyć jakimś celnym podaniem, że rozmuszony do wycofania do linii obrony. Astis pokazuje się brzyski. Tutaj Kucharczyk, blisko jest Radowicz, ale to nie było podanie, tylko odbicie piłki od nóg Radowicza. Astis teraz przeniesienie gry na prawą stronę, ale zrobił to za mocno i za wysoko. Tak, i to przeniesienie musi być szybciej. Zdecydowanie, kiedy Legia przenosi ciężar gry chociażby na swoją lewą stronę, tam zawodnicy St. Patrick się przesuwają, musi być szybciej to piłka przeniesiona, tylko oczywiście dokładnie na drugą stronę, bo tam jest miejsce i tam można wtedy rozwinąć akcję zdecydowanie w szybszym tempie. Z autu Ian Birmingham. Gdzieś daleko w stronę Forestera. Ta piłka na od przez Brozia, jeszcze raz Birmingham. Najbliżej Bolger, ale szuka gdzieś tam do przodu wyrzutu lewy obrońca St. Patrick's. Przejęli piłkę legioniści po to, by szybko ją stracić. Znów dość prosty błąd Radowicza. No, trudno nam powiedzieć cokolwiek o stanie murawy. Ona tak na oko wygląda na niezbyt równo, ale popatrzmy. Wrdoliak i jest szansa. Duda i broni Clark. Teraz po przechwycie piłki na połowie rywala, szybko wypracowany atak zakończony strzałem. Tak Legia ma grać. Dokładnie, to może być właśnie broń na zespół legionistów, którą mogą skutecznie zamienić w bramkę. Dobry technicznie Duda, uwolnił się tutaj spod opieki dwóch rywali, wypracował sobie pozycję strzelecką. Dobrze strzelił po ziemi, no ale tutaj trzeba oddać też Clarkowi, że pewnie chwycił ten strzał i obronę. Nie jest to gapa, seria dobrych występów w klubach Ligi Irlandzkiej ma na koncie Brendan Clark. No i pokazał też swoje umiejętności w pierwszym spotkaniu. Odchodziła ta piłka, uciekała na zewnątrz Broziowi. Myślę, że Legii potrzebnych jest kilka takich akcji, żeby uwierzyli w to, żeby poczuli, że mogą zagrać to, do czego przyzwyczaili kibiców. Na pewno ten pierwszy mecz był rozczarowaniem również dla nich i nie zaprezentowali zdecydowanie w pełni swoich umiejętności, więc wierzę, że ta jedna, druga akcja, która im wyjdzie, no pomoże jakoś natknąć ten zespół zagrają na miarę swoich możliwości. Dobra interwencja Rzeźniczaka, teraz on był najbliżej Fagana, Wrdoliak, pracowity tutaj w środku, Duda. W tym tłoku legioniści starają się tę piłkę dokładnie rozgrywać. To się udało. Radowicz teraz w roli, która też nie jest mu obca, czyli prawoskrzydłowego. Aut z wysokości pola karnego daleki. Tak, Radowicz jest bardzo wszechstronnym zawodnikiem. I w ataku, i w drugiej linii. Teraz widzieliśmy go na skrzydle. I coś, co poprzedzało tą akcję, to te właśnie krótkie podania. To też jest wariant na to, żeby rozmontować tą obronę i po którymś z tych krótkich podań zagrać piłkę prostopadłą, umożliwiającą, otwierającą drogę do bramki rywala. Astis do Jodłowca. Jodłowiec atakowany przez Feheja. Niedokładne podanie, ale dojdzie tutaj do piłki Broś. Wysoko gra teraz prawy obrońca Legii. Też ustawiony jest wyżej Brzyski. Tam w górę ekran. Wrdoliak. Przez chwilę więcej swobody w środku miał Jodłowiec, ale zagranie poszło do Radowicza. Wraca Brzyski. Czekał na jego błąd Chris Fagan. Jodłowiec. I teraz świetnie pomyślane zagranie za linię obrony, ale był spalony. To też jest sposób na to, aby tę zagęszczoną strefę Irlandczyków minąć. Tylko podanie musi być w tempo i bardzo precyzyjne. Tak, natomiast to już znaczy, że coś się dzieje. Tak, tutaj znowu po kilku podaniach. Długa piłka, Kucharczyk za wcześnie wyszedł, zdecydowanie sędzia tutaj podjął jak najbardziej prawidłową decyzję. Ale już widzimy, że tak spodziewać się powtórek, na których cokolwiek więcej będziemy wiedzieć, nie należy się w tym spotkaniu. Wybita piłka przez Jodłowca. Forester chciał zmusić do błędu Brozia. Kucjak. Jodłowiec, przed nim Brennan, Brzyski, łatwe do zablokowania podanie lewego obrońcy Legii.
Brdolia. Jeszcze raz Brzyski zbiegł na lewą stronę, Duda. To też jest ważne, ta wymiana pozycji, żeby zawodnicy nie byli przywiązani do swoich tych miejsc, na których ustawia trener, tylko no, dzisiaj futbol jest taki, że zawodnicy cały czas zmieniają swoje pozycje i generalnie wszystko ma być po to, żeby łatwiej było rozegrać akcję ofensywną. Ale blokują, starają się Irlandczycy grać tutaj bardzo blisko Legii, blokować wszelkie zagrania. Przechwycili przed chwilą piłkę i Odłowiec zatrzymał Bolgera. Na pewno drużyna St. Patrick to jest no, gra tak, jak się po niej spodziewali już w pierwszym meczu, czyli ostro, bezpardonowo, krótko krycie, starają się przeskazać rywalowi i tym bardziej przykro, że nie mogliśmy sobie poradzić z drużyną, która tak naprawdę swoją grę ograniczała przynajmniej w pierwszej części bardziej do przeszkadzania niż rozgrywania jakichś konstruktywnych akcji. Przypomnijmy, że w ubiegłym roku St. Patrick's Athletic odpadli z Żalgirisem Wilno, który później wyeliminował Lecha, a odpadli remisując wyjazd 2-2 i przegrywając u siebie 1-2. W obu tych meczach bramki dla Żalgirisu strzelał Kamil Biliński. Na 43 występy w europejskich pucharach St. Patrick's wygrali tylko 9. To doświadczenie pucharowe jest bardzo, bardzo skromne. Brdoliak. Sprytne zagranie O'Briena. Techi. On wie z reguły, co zrobić z piłką. Teraz się nie popisał. Przyjęli piłkę legioniści. Zatrzymany w środku Radowicz, który miał dwóch zawodników na plecach. Też liczą się z tym, że to jest najgrudniejszy piłkarz Legii. Tutaj podwojenie było i no, trudno było mu sobie z tym poradzić. Sprytnie to zrobił Bern. Walczył do końca Brennan. Od kilku lat zmaga się z kontuzją kolana. Teraz też ponoć to kolano, że dzień przed meczem bardzo bolało, ale Brennan powiedział: nieważne. I tak w tym spotkaniu muszę zagrać. I totalnie nieudane zagranie Brozia do Radowicza. Ryan Buckley. Już mówił Maciek tydzień temu, jako piłkarz grał i w belgijskim Waregem, i w Racingu Santander. Debiutował w Primera División na Camp Nou i to w meczu, w którym w Barcelonie debiutowali Gary Lineker i Mark Hughes. Taki miły akcent w swojej piłkarskiej karierze ma Liam Buckley. Zdecydowane wejście w środku boiska. Ucierpiał Kit Fehi. Był ostrzegany Andrzej Duda. Za chwilę zobaczymy, jak tę recydywę potraktuje arbiter. No nie wiem, czy w tym momencie sędzia się nie pomylił, bo tutaj dostrzegłem grę nad kładką. No tak trochę... Tak. Mogło być to faul tak naprawdę w dwie strony. Zawodnik tutaj podniesioną stopą zaatakował Dudę, no jednak sędzia odkrył faul dla St. Patrick. I żółta kartka, pierwsza w tym spotkaniu dla Andrzeja Dudy. Rzut wolny blisko linii środkowej boiska, ale tam na pewno pojawili się już w pobliżu pola karnego Irlandczycy. Nie, ale spokojnie rozgrywa Fehi na prawą stronę. Niedokładna centra O'Briena. Jeszcze raz Fehi. I co? Nie było tutaj żadnej reakcji sędziego, chociaż Bern twierdzi, że był faulowany przez Brzyskiego. No i pociągał Brzyski za koszulkę. Powiedzmy, że to nie spodobał Patryk. Już jest odpowiedź Legii. Foran i wracający też do linii obrony Jer O'Brien. On tutaj ratował przed tą szarżą Kucharczyk. Na pewno żaden zespół nie lubi grać pod presją. I tutaj, jeżeli chodzi o, no, o klasę naszego rywala, oczywiście z całym szacunkiem, na pewno są to piłkarze, no, którzy grają na takim poziomie, że w momencie, kiedy piłkarze Legii rzeczywiście wysoko do nich podą, przycisną, zmuszą ich do błędu, będą dużą ilość wtedy podań mogli przechwycić i będą mieli łatwiejszą drogę, aby dotrzeć do bramki St. Patrick.
No to mamy kolejny element, o którym była też mowa przed meczem w naszym studiu, czyli stałe fragmenty gry i jak tutaj legioniści sobie poradzą. Przepychanka pod bramką Brendana Clarka. On nie były udane centry Brzyskiego w tych ostatnich meczach. Teraz na niezłej wysokości w dobre miejsce posłał piłkę, ale i też dobrze był tam jodłowiec zablokowany. Dobre rozciągnięcie jeszcze raz Kucharczyka do Brzyskiego. Brzyski na drugą stronę pola karnego. Został w bramce Clark. Walczył Żyro, ale zdaje się, że następnego roku nie będzie. No i faktycznie zdaje się, że to najpierw dotknął piłki Irlandczyk, potem Michał Żyro. 20 minuta meczu na Talley Stadium. Brendan Clark w pojedynku z jodłowcem. Out. Wyrzucać będą legioniści. Rzeźniczak. Za linię obrony. Clark wiedział, że ma za plecami Żyrej i wiedział, że ta piłka hamuje, że nie opuści boiska. Z kłopotami, ale przytomnie. No, taka rola dzisiaj jest bramkarza. On musi być czujny. Gdy są długie piłki, wrzucone za defensorów, to bramkarz wtedy. Wrdoliak do Radowicia, ale świetnie zszedł tutaj, asekurując swojego stopera Jan Berminga. Razem z Brownem nie dopuścili piłki do Miro Radowicia. Myślę, że to, że Wrdoliak nie zagrał w pierwszym meczu, to nie było najlepsze posunięcie trenera. Tu jeszcze mamy powtórkę do mojej interwencji bramkarza. Natomiast no, brakowało tam szybszego rozegrania. Tutaj widzimy, że już to ta gra troszeczkę inaczej wygląda niż tydzień temu. Myślę właśnie za sprawą między innymi tego, że kapitan Legii dzisiaj gra w pierwszej 11. Widzieliśmy, jak przed meczem tutaj dość obficie roszoną murawę na Talley Stadium, ale nie mam wrażenia, aby ta piłka chodziła tutaj gładko i szybko. Jestem ciekawy, jaka to murawa rzeczywiście, w jakim jest stanie, czy jest równa, bo na pewno, jeżeli chodzi o grę po ziemi, a tą grę preferować powinni piłkarze Legii, no zmroszona murawa powinna być tutaj dla nich handicapem. Na razie jedna interwencja Brendana Clarka w tym meczu, jeszcze nie zmuszony do większego wysiłku poza strzałem Andrzeja Dudy. Kolejna próba znalezienia tym razem Michała Żyry, wychodzącego za linii obrony. Ale też Irlandczycy się troszkę inaczej przesuwają, ustawiają, starają się, aby żaden z legionistów tutaj im nie uciekł. To się zrobiło już troszeczkę zbyt czytelne. Brzyski atakowany przez Fagana. No tak St. Patrick's będą grali. No tak grają w ogóle piłkarze na wyspach, to jest typowe. I oni rzeczywiście tutaj się niczym nie odróżniają, a jeszcze oprócz tego, że ich poziom sportowy jest trochę mniejszy, tym bardziej nadrabiają wolą walki. Forrester. A ten młody chłopak też popisał się piękną techniką, uderzenie Brennana, ale on wolałby tutaj strzelać z lewej nogi. Na pewno byłoby to dla Kucjaka groźniejsze. Przewrócony po raz kolejny Conan Byrne. A to jeszcze raz Kilian Brennan. I myślę, że znowu już mam na myśli oczywiście mecz sprzed tygodnia. Trochę za dużo miejsca zostawi mu piłkarze Legii. Spokojnie sobie uderzył. No na szczęście nie ze swojej wiodącej nogi. Natomiast uwaga, Fagan. Tak jak teraz właśnie dwóch zawodników. Zdecydowanie bliżej muszą podchodzić do swoich przeciwników piłkarze Legii. 16 bramek w obecnym sezonie w lidze irlandzkiej. Przypominamy, że tutaj się gra to, czy systemem wiosny, jeśli mają za sobą 20 meczów. Gracze St. Patrick są na czwartym miejscu w tabeli z dość sporą stratą 9 punktów do lidera. Ale na własnym stadionie, tracą punkty bardzo rzadko. Ostatnio mają okazałą serię zwycięstw ze sporą liczbą strzelonych bramek. Miejmy nadzieję, że Legia się tutaj okaże silniejszym rywalem niż przeciwnicy z Ligi Irlandzkiej. Jodłowiec. Okazuje się Brzyski, ale tak startował troszkę na raty i zdążył za nim O'Brien. Ale bardzo dobra piłka Tomka Jodłowca. Za plecy obrońcy, tutaj też Tomek Brzyski wszedł w pełnym biegu. No szkoda, że to dośrodkowanie nie było otwierające. Natomiast to podanie Tomka naprawdę Jodłowca
bardzo dobre i bardzo w tempo. Conan Byrne to tutaj wspomaga O'Briena na prawej stronie, kiedy St. Patrick's się bronią. 24 minuta i znów rzut rożny, tym razem centra słaba, nikt nie zebrał tej piłki, przed linią 16 metra wybijał właśnie Byrne. Coraz więcej cienia będzie tutaj na Talent Stadium, to także poprawi jakość odbioru tego meczu dla Państwa. Rzeźniczak. Broś. Niedokładnie do Żyry. Jeszcze dobrze przewidział wydarzenia Broś, dzięki niemu legioniści utrzymali się przy piłce i teraz Broś do środkowania, ale nie podniósł tej piłki na odpowiednią wysokość. Ale coś zaczyna się dziać na skrzydłach i to jest klucz do tego. Bramki strzela się często ze środka, ale stwarza się sytuację właśnie w bocznych sektorach boiska. Dość ostro potraktowany przez Żyrę Bolger i teraz Radowicz i jest gol! 25 minuta, Mirosław Radowicz! Piłkarz z największą liczbą występów w europejskich pucharach w barwach Legii dziś gra po raz 39 i zdobywa swoją 11 bramkę. Bardzo dobre podanie między obrońców. Tutaj też szacunek dla Radowicza, że przyjął tą piłkę tak, że mógł wykorzystać tutaj od razu podanie swojego kolegi i spokojnie umieścić piłkę w siatce. Bardzo dobre podanie tutaj chyba Michała Żyro. Tak, zejście, zmiana kierunku i znalazł tutaj lukę Radowicz. I tym razem ten Birmingham był za daleko od stopera. Wykorzystał to Mirosław Radowicz. Tak jak strzelił bramkę w doliczonym czasie w pierwszym meczu przy Łazienkowskiej. Tak i teraz daje odrobinę więcej spokoju Legii. Oczywiście ta rywalizacja się jeszcze nie zakończyła, ale teraz to gospodarze muszą starać się atakować częściej i odważniej bramkę Kucjaka. Dokładnie tak, ta bramka może spowodować zmianę stylu gry drużyny St. Patrick's, no i to może otworzyć Legii po prostu pole, to może otworzyć im więcej możliwości do strzelenia baranek. Co tu się dzieje? Dał się sprowokować Wrdoliak, pachnie to czerwoną kartką, chociaż dokładnie całego zajścia nie widzieliśmy. Pan Ekberg, on znany jest ponoć z tego, że jest dość surowym sędzią, że nie toleruje żadnych takich sytuacji na boisku. Czy teraz uspokoi to, co się przez moment działo w Dublinie? Zaraz się o tym przekonamy. Wydaje się, że tak. Natomiast myślę, że rzeczywiście możemy się spodziewać zaostrzenia gry, szczególnie chyba ze strony Irlandczyków, którzy tutaj będą chcieli odwrócić losy tego meczu, ale tak jak mówiliśmy, ich jednym z takich największych argumentów to jest właśnie ta bezpardonowa, ostra gra. No i teraz to zobaczymy. Starcie Wrdoliaka z Bolgerem. Nieprawidłowe wejście Irlandczyka. Nie ma co do tego dwóch zdań, ale później Wrdoliak reagował zbyt nerwowo. Jak już tam przesunął się w okolice pola karnego, pilnowany przez Brennana, zagrywać będzie piłkę Brzyski. Brzyski na drugą stronę pola karnego, zgranie przed bramkę i wydawało się, że tutaj gdyby Radowicz się uchylił, to ta piłka byłaby wygodna dla Wrdoliaka. Tak, ale widać, że to jest wyćwiczony stały fragment gry. Ewidentnie Tomek grał na Tomek Brzyski na tutaj Tomasza Jadłowca na długi słupek, który jego zadaniem było zgranie piłki do środka i tak właśnie jak to czynią na treningu, ćwicząc to było właśnie to tak zrealizowane. Szkoda tylko, że już ten ostatni strzał to kropka na D, niedokładnie. A wyszedł tutaj zdecydowanie Foran, wyszedł Radowicza. Gwizdek arbitra, cofnięta tutaj gra, tutaj było przewinienie zawodnika Legii. No na pewno tutaj mam nadzieję, że Legia nie zmieni swojego stylu gry, bo o ile St. Patrick's musi, to myślę, że Legia również nie powinna tu się poddać temu, co St. Patrick's będzie chciało im narzucić, bo 1-0 to tak naprawdę to jest dopiero początek. I myślę, że jeżeli mamy mówić o spokoju, to Legia cały czas powinna konsekwentnie dążyć do zdobywania następnych bramek. Jakimiś artystami od rozegrania ataku pozycyjnego Irlandczycy nie są, ale jak puszczasz przeciwnika na własną połowę i zaczynasz bronić wyniku w ten sposób od minuty 28, ryzykujesz zawsze, że to, co się dzieje blisko, bliżej twojej bramki, jest zawsze groźniejsze niż to, co dzieje się daleko. No prosta niby futbolowa prawda. Na to na pewno legioniści muszą uważać, tak powiedziałeś, nie powinni zmieniać tutaj swojego stylu gry, bo przynosi to powodzenie. Wrdoliak. Broś. Radowicz i Duda. Są
najbardziej rozwiniętym piłkarzem był Giro. Giro w pojedynku z Brownem. Tutaj wszyscy piłkarze zabrali się za sędziowanie, a pan Ekberg wcale gry nie zamierzał przerywać. Tak, a tu widzimy Mirosława Wartowicza, który też zmienia wymienność pozycji. Wraca po piłkę do drugiej linii, rozgrywa ją. Znów pomysł był dobry, ale znów wyskoczył tam za linię obrony Kucharczyk. No, podający to nie ma widzieć, że piłkarz jest za linię obrony, tylko przewidzieć to, że za chwilę tam ruszy. Tak, natomiast Michał Kucharczyk musi tutaj uważać. Piłkarze St. Patryk próbują opaść na pułapkę offside'ową. To na pewno będzie moment, ci wykorzysta. Dużo dalej nadbiegał i St. Patryk. Wszystkie te mecze zakończyły. Częściej cofa się w okolice swoich stoperów po piłkę Brdoliak. Tak, natomiast już kiedy Legia prowadzi 0, nawet inaczej się odbiera te rozgrywanie piłki, prawda? To już drużyna nie musi. To już jest z jednej strony kontrola gry, z drugiej strony oczekiwanie po części na to, co zrobi drużyna z Irlandii. No ale oczywiście cały czas z koncentracją na tym, aby rozwinąć kolejną akcję, która zakończy się tutaj, no, strzeleniem bramki. Ale coś chyba już planuje zmienić w swoim zespole. Bakaj niewykluczone, że od początku drugiej połowy, gdzieś tam u góry ekranu widziałem, jak pomknęło dwóch zawodników na rozgrzewkę. Natomiast tutaj bardzo dobre zachowanie Astiza. Ta akcja miała zalążek zagrożenia i to jest ważne, żeby obrońca, jeżeli angażuje się w to i dochodzi do zawodnika na środkowej, w środkowej części boiska, przycina to faulem, wtedy wszyscy się ustawiają i spokojnie Legia może zorganizować sobie szyki defensywy. Wiedzą legioniści, że Fechli to jest gracz, na którego trzeba uważać szczególnie. Ma na swoim koncie kilkanaście występów w narodowych barwach. I trzy strzelone dla reprezentacji bramki. Jodłowiec czysto. Przypadkowe starcie i upadek rywala, Kucjak. Astis. Doliak. Nie ma tam ruchu z przodu legionistom. Ciężko będzie w taki sposób przedrzeć się tam w okolice bramki Clarka. Faul blisko linii. Znów upomnienie tym razem dla piłkarza St. Patrick's. Tutaj jak już Legia rozgrzewa po jednej stronie piłkę, tam zaczyna być mało miejsca, bo tam kolejny i kolejny piłkarz atletycki St. Patryk dochodzi. Trzeba szybciutko zmienić i przenieść ciężar gry albo na środek i zacząć konstruować akcję drugą stronę, bo wtedy na pewno tam jest ich mniej i tutaj na pewno Legia musi zwrócić na to uwagę. Rzeźniczak. Zdecydowane wejście Fehehia i przejął piłkę Brennan. Brennan uciekał obronie Pegen, ale dopadł do piłki Fehehi. Kucjak uratował teraz przed utratą gola. Tak, potwierdził, że jest naprawdę w dobrej formie. Jest to filar tej drużyny, naprawdę. Już od momentu, kiedy przed. Natomiast ta akcja poprzedzona była fatalnym błędem. Wrodak zagrał piłkę, kiedy jego kolega miał dwóch zawodników na plecach, z czego wyszła kontra i tutaj, no, gdyby nie to, że Kucjak fantastycznie broni, strzał po rykoszecie jeszcze. Tak. Jest to naprawdę bardzo ciężka piłka dla bramkarza. Już był tak jedną nogą w prawą stronę. Tak, Kucjak zdążył zareagować w stronę lewą. Ale to są błędy, które legioniści muszą się wystrzegać, bo właśnie mogą stracić bramkę właśnie wtedy, kiedy popełniają jakiś fatalny błąd w defensywie i pomagają w ten sposób rywalowi, zupełnie niepotrzebnie. Oj, Brennan lewą nogą z narożnika boiska. Za nisko legioniści sobie z tym poradzili. Wybił Kucharczyk. Został tu z tyłu sam Jer O'Brien. Jak było to ostrzeżenie dla Legii, muszą mistrzowie Polski unikać strat. Był spalony. Strat, błędów i to w takiej niedalekiej okolicy własnego pola karnego. Tak, i muszą unikać przede wszystkim dawania pewności siebie we własne umiejętności, jeżeli chodzi o piłkarzy St. Patryk, bo to tydzień temu mieliśmy właśnie ten obraz, kiedy Legia prowadziła grę. Może nic z tego nie wynikało, jeżeli chodzi o sytuację podbramkową, natomiast po ewidentnym błędzie w ustawieniu stracili bramkę i to spowodowało, że zaczęło być nerwowo, a drużyna z Irlandii zaczęła sobie spokojnie rozgrywać piłkę. Grają jakieś bardzo skomplikowane piłki, ale w tych prostych środkach potrafią być skuteczni. Przeprowadzili tę akcję siłą dwóch graczy.
to Brennan i Fechi. Na tyle ich umiejętności wystarczyło, żeby zakończyć ją bardzo groźnym strzałem. Brzyski, Jodłowiec, wyszedł do niego Foran, nie przerwał gry arbiter. Twierdzi Foran, że tutaj Jodłowiec zagrywał piłkę ręką. I spora część trybun podziela jego zdanie. Ale odwykonywać będą legioniści. Pokazuje się Żyro. Wyrzut dalej. Bliżej 16 metra. Duda stara się zablokować wybicie Forana. Przejął piłkę Brzyski. Kucharczyk. Jeszcze raz Brzyski. I to już nie było udane, bo te kilka szybkich zagrań, no to mogło stanowić podstawę do tego, żeby tę grę jednak przenieść gdzieś, gdzie tego miejsca jest więcej. Ale i Forrester ma teraz pretensje do kolegi, że nie poszanował troszkę dłużej piłki, żeby się przy niej utrzymać. Też dość łatwo St. Patrick's tracą impet. 10 minut do zakończenia pierwszej połowy. I od 10 minut 1-0 dla Legii. Rzeźniczak. Dobra piłka przeszła do Kucharczyka. Przepuścił to podanie Jerome Bryan. Kucharczyk. Brzyski. Duda. Kucharczyk. Przesunęło się tutaj trzech, czterech Irlandczyków. Już coraz trudniej tę akcję rozegrać. Wydawało się, że chyba najkorzystniejsze byłoby, gdyby po odegraniu Kucharczyka Brzyski od razu zdecydował się posłać piłkę w okolice pola karnego. Dokładnie, albo do Wrodnika, do środka, ponieważ tam już, tak jak mówiliśmy wcześniej, już było zagęszczone pole, już nie było do kogo zagrać i niepotrzebnie cały czas tą jedną stroną, jeżeli zawodnicy Legii zaczynają rozgrywać, próbują kontynuować tą akcję. Doliak i Żyro, oni jako pierwsi starali się przeszkodzić Irlandczykom w rozegraniu. Brown do Forana. Bolger. Jest też blisko Fechi. Clark. Zapowy ustawiony Birmingham. To też jest dobre ustawienie, jeżeli chodzi o ofensywnych piłkarzy Legii. Zmusić zawodników St. Patrick do drugiego zagrania. Tu w tyle wszystko jest poukładane i taką piłkę jest zdecydowanie łatwiej przechwycić, ponieważ napastnik jest zawsze tyłem do bramki. Jeżeli piłka jest niedokładna, no to pada ona łupem obrońców. Brzyski w stronę Radowicz, ale przy Radowiczu jest Brown. Foran. Wykorzystany błąd Jera O'Briena. Duda. Troszkę za blisko siebie byli z Radowicz. Brdoliak. On teraz popracował na to, aby Irlandczycy z piłką zbyt szybko z własnej połowy nie wyszli. Tak, to jest właśnie obowiązek defensywnych pomocników. Przeżyniać wszystkie akcje w zalążku, które wydają się, że mogą tutaj przynieść jakąś korzyść i stworzyć zagrożenie pod własną bramką. Także tutaj zarówno Wrolak, jak i Tomek Jodłowiec właśnie odpowiedzialni są za przecinanie tej akcji w środkowej strefie boiska. Wsadził na trybunach Henning Berg w tym ostatnim, w tym meczu otwarcia Ekstraklasy, Dudę Radowicza. Dał szansę młodym graczom, którzy debiutowali w Legii. A efekt porażka przed własną publicznością z Beniaminkiem. A za to był Berg krytykowany, że to nie jest czas, żeby dawać odpoczywać, bo to są pierwsze mecze sezonu. Też tak myślę. No, trener bierze odpowiedzialność za swoją, jak to się mówi, ideologię futbolu. W tym momencie zastosował manewr rotacyjny, co myślę, że w momencie rozpoczęcia sezonu, kiedy mieli mecz o stawkę, mam na myśli z Zawiszą Bydgoszcz, mecz o Superbuchar, jak najlepszy sprawdzian dla tej drużyny. I mimo wszystko nie zdecydował się. Później Bełchatów w ostatniej kolejce również, czego wynikiem jest trzy mecze Legii. No, dwie porażki i remis, który tak naprawdę jest traktowany jak porażka. Mówi się dużo o tym, że trener Berg stara się wpoić mentalność zwycięzców swoim piłkarzom, no ale tylko zwycięzcami można tak naprawdę dać pewność swoim zawodnikom, że są w stanie osiągnąć wiele. Tak, tak. I to my sobie gadu, czy rotacje, czy bez rotacji, ale pamiętajmy, że to trzeba w razie awansu przygotować. Już trochę tego czasu minęło. Zespół na Celtic. No dokładnie. To już tak cały czas rotując, nie uzyska się stabilizacji. Chodzi przede wszystkim o tą stabilizację, poczucie piłki, jakoś zgranie zespołu. No,
tak jak mówię, no, ocenią go wyniki, tak, trenera, mam na myśli tutaj trenera Berga. Jeżeli to przyniesie wymierny skutek i korzyść, to wszyscy będą mówili, że była to dobra metoda. Jeżeli nie, to oczywiście trener zapłaci za to głową, jak to się mówi w języku piłkarskim. A dużo teraz takiej kompaninki w środku boiska. Najpierw widziałem Bolgera, Brennana, Jodłowca. Rzut wolny dla Legii. 40 minuta na Thalys Stadium. No tak, Patryk nie specjalnie zmienili tutaj swój sposób gry, jakoś nie zaatakowali tutaj za jakimś animuszem. Bo też chyba byśmy się po nich tego nie spodziewali. Duda! Pomysł był bardzo dobry, ale Radowicz tak metr dwa za daleko, aby to wyszło. To został wyprzedzony, ale sam pomysł na akcję jest dobry. Do skrzydła, wycofanie do środka, tutaj mieliśmy bardzo dobre podanie na skrzydło. No i szkoda, że później troszeczkę zabrakło kilku metrów Radowiczowi. Jodłowiec, dobre zejście do środka. Kucharczyka zrobił tutaj miejsce Brzyskiemu. Brzyski miał kłopot z opanowaniem piłki, a potem faulował. Tak trochę taktycznie, bo widział, że będzie mu uciekał Conan Byrne, że nie zdąży za nim wrócić. Tak, natomiast miał Tomek Brzyski możliwość dośrodkowania. Natomiast wdał się jeszcze w jeden niepotrzebny zwód i wtedy wstrzymał akcję, wyhamował siebie, no i ułatwił zadanie zdecydowanie obrońcy drużyny St. Patrick. A znów burzą się Irlandcy, kibice, ale znów taki w sytuacji z Dudą. To jeszcze przepuścił to trzymanie Andreas Ekberg. Nie zmienia St. Patrick's Athletic swojej gry, no bo nie stać tego zespołu na taką zmianę. Będą grali swoje cały czas. Jeśli przyniesie skutek, to przyniesie. Jeśli nie, no to też się muszą z tym liczyć. No właśnie, chyba przede wszystkim z tego to wynika, tak, że no potencjał jest tej drużyny jakiś, można powiedzieć, w pewnym sensie ograniczony, więc no też nie można tutaj wymagać od nich fajerwerków. Ale natomiast trzeba uważać przede wszystkim, żeby zbyt się nie głęboko nie cofnąć, żeby stałe fragmenty gry, które no, nawet w wykonaniu tych słabszych drużyn są czasami śmiertelną bronią, a przede wszystkim bliżej zdecydowanie w okolicach 30 metra przed własną bramką, żeby nie pozwolić im rozgrywać piłki. Forrester. Rozciągnięcie gry na prawą stronę, już tam się pojawił Brennan w polu karnym. Byrnen i wybija rzeźniczak. Miał tutaj wszystko pod kontrolą. Łukasz Broś zostawił piłkę Kucjakowi. Tu też z lewej strony trzeba bliżej podejść. Zawodnik nie może bez presji obrońcy tak spokojnie wrzucać piłkę w pole karne. Inny obraz oczywiście miał ten mecz przed tygodniem. Tam Legia zostawiała więcej miejsca do rozegrania podczas tych wypadów Irlandczykom. Oni potrafili to w prosty sposób wykorzystać, przesunąć się z tą piłką w miarę sprawnie. Mieli na to pomysł. Przesunąć się pod bramkę Kucjaka. Żyro świetnie to zrobił. Ładnie piłkę zablokował Michał Żyro. Żyro do końcowej linii i nie będzie nawet. I zabrakło dośrodkowania. Tak, no szczególnie się do tego, co powiedziałeś. Zdecydowanie ci piłkarze, którzy są niezbyt dobrze wyszkoleni technicznie, wtedy, kiedy nie czują presji, wtedy, kiedy drużyna przeciwna nie podchodzi do niego bliżej, zdecydowanie łatwiej im się rozgrywa piłkę. Broń na taki zespół zdecydowanie to jest podejście, to jest pressing, to jest uniemożliwianie im rozgrywania swobodnego piłki. Tym bardziej, że czym bliżej naszej bramki, tym ta odległość między obrońcą a atakującym powinna się zmniejszać. W sumie ograniczona być już później do zera. To Henning Berg powiedział coś takiego po pierwszym meczu, że zagraliśmy za wolno, ale nie chodzi o braki fizyczne, tylko za wolne było, zbyt wolne było myślenie, a to po prostu psuło każde następne zagranie. I jakby odwracając tę sytuację, Irlandczycy na Łazienkowskiej myśleli szybciej w sytuacji, kiedy mieli piłkę i trochę więcej swobody. Legionistom na pewno tego brakowało. Teraz Radowicz. Wycofana piłka do Kucjaka. Końcówka pierwszej połowy meczu. Myślę, że piłkarze Legii próbują trochę wciągnąć zawodników St. Patrick's na własną połowę właśnie tym rozgrywaniem, ponieważ no wiedzą, że w tym momencie ten wynik premiuje drużynę z Łazienkowskiej. No ale tak jak już mówiliśmy wcześniej, tutaj stoicki spokój na razie tutaj zachowują piłkarze z Irlandii i nie za bardzo się kwapią. No a w tym momencie czas działa na naszą korzyść oczywiście. Daleki jestem od tego, żeby mówić, żeby tutaj grać. Żeby grać tak do końca, tak? Faulowany rzeźniczak. Ale z drugiej strony trzeba też powiedzieć, że no, też już nie trzeba się na nich rzucać, odkrywając własną bramkę w tym momencie. To rozgrywanie, tak jak powiedziałem, już troszeczkę inaczej jest odbierane, już jest w innym kontekście niż jeszcze sprzed momentu strzelenia przez legionistą gola.
Tak, Legia nie może przyjmować St. Patrick's na własnej połowie, ale powinna grać uważnie, czekając na moment, kiedy rywale przesuną się trochę wyżej i wtedy szukać swoich szans na Radomicia, na Kucharczyka, na Dudę pojawiających się tam gdzieś z przodu. A to już zdaje się, scenariusz będzie na drugą połowę tego spotkania. Brdoliak. Pokazuje się Duda, wyprzedzony przez Horana. To było bardzo dobre podanie. Duda troszeczkę za późno do tej piłki wystartował. Tak, trzeba przyznać, że Brdoliak, chociaż miał tę jedną stratę, to jednak w tej pierwszej połowie pracował dużo i myślał. I myślał nad swoim rozegraniem, na spalonym Kucharczyk. Tak, no wszystkie akcje, które Legia dzisiaj rozgrywa, można powiedzieć, to Wrylak stawia sam tu swój stempel, tak, w cudzysłowie. I rzeczywiście jest on tutaj motorem jakimś, od którego wszystko się zaczyna. Mirosław Radowicz, 11 bramek w europejskich pucharach, w klasyfikacji wszechczasów. Wszystkich piłkarzy, którzy grali w polskich klubach w europejskich rozgrywkach, zrównał się z Ernestem Polem na miejscu 9. Jeszcze w tej końcówce, a pewnie sędzia minutę doliczy. Nie doliczył ani trochę. A zatem w Dublinie po pierwszej połowie meczu rewanżowego Legia prowadzi St. Patrick's Athletic dzięki bramce Mirosława Radowicza i jest bliżej trzeciej rundy kwalifikacyjnej Champions League. Do Dublina wracamy za kilkanaście minut. Druga połowa meczu St. Patrick's Athletic, Legia Warszawa. Przed nami 1-0 prowadzą legioniści, a Liam Buckley, tak jak przewidywaliśmy już w pierwszej połowie, dokonał zmiany w przerwie. Najpierw odnotujmy żółtą kartkę dla Bulgera za ten faul od razu na rozpoczęcie drugiej części spotkania. Mark Quigley pojawił się na boisku z numerem 10, zastąpił Chrisa Forestera, tego zawodnika z numerem 17, który grał na lewej stronie. Quigley jest napastnikiem, nie ma jakichś wybitnych osiągnięć w tym sezonie na 12 meczów, jeden strzelony gol, no ale widać, chce tutaj troszeczkę inaczej zagrać Buckley w sytuacji, kiedy to jego zespół potrzebuje bramki. Tak, jakoś świeża krew w ataku, żeby no na pewno większą siłę tutaj rażenia uzyskać. No a tymczasem Brzyski z rzutu wolnego i znów posłał tę piłkę za nisko, dość łatwo wybił ją Brennan. Duda, uciekali tam ze spalonego legioniści, nerwowo wybijał Brown. Wprost pod nogi Kucharczyka i jeszcze jedno zagranie, tym razem w stronę Radowicza. Radowicz przy nim Bolger, Radowicz na prawej nodze, piłka, ale ponownie wybija Brown. Brdoliak znów czujnie w środku, on był pierwszy przy tej wybitej piłce przez Irlandczyków. Kucharczyk do Brzyskiego. Brzyski, bardzo przytomne podanie, więcej miejsca miał Duda do linii końcowej. Zabrakło tylko dokładnego dogrania, ale tam aż czterech Irlandczyków blokowało dostęp tego podania do Radowicza. Tak, w pierwszej fazie Duda miał tutaj trochę miejsca, wykorzystał to. Tutaj jeszcze z wodą uwolnił się od rywala. No i szkoda, że zabrakło znowu dokładności w tym ostatnim podaniu. Rzut z autu, pierwsze minuty po przerwie należą do legionistów, to jest dobry plan, Kucharczyk daleko wybija Brown, Duda tak ze szpica próbował tę piłkę posłać tam gdzieś między rywalami, jeszcze poprawka Brzyskiego, ale bardzo niecelna. Tak, ale mamy dobry sygnał, dobrą reakcję tutaj drużyny Legii, ponieważ końcówka tamtej połowy to już rzeczywiście była grana, utrzymanie, doczekanie do końcowego gwizdka, natomiast tutaj od pierwszych minut drugiej części Legia zdecydowanie też tu widać ruszyła do ataku. Tomasz Brzyski, 10. jego występ w europejskich pucharach, ma na koncie jedną bramkę w tym jedynym wygranym meczu przez Legię w grupie Ligi Europy w Limassol na zakończenie rozgrywek w grudniu ubiegłego roku. Dobra interwencja Kucjaka i szybko do Brzyskiego. Nie było szans w takiej sytuacji na dokładne zagranie, ale sprytnie Kucharczyk od nóg O'Briena. Mówiliśmy w pierwszej części o tym po stracie bramki, że sposób gry drużyny St. Patrick się nie zmienił. No myślę, że w tej połowie no już nie mają nic do tracenia i to może spowodować, że drużyna Legii no będzie miała więcej miejsca pod bramką rywala i łatwiej będzie się rozgrywało piłki. Więc no, spodziewam się no jednak większej ilości zaangażowanych zawodników w akcje ofensywne drużyny St. Patrick. Galejko Clark w stronę Berna. A
ale tak ta druga połowa powinna wyglądać, jak te pierwsze 3 minuty z sekundami. Tak, to jest tylko jednobrankowe prowadzenie i tutaj zdecydowanie należy liczyć na to, że ten wynik to jest już coś, co chcieliśmy osiągnąć i dowiedziemy go do końca, tylko Legia musi cały czas oczywiście atakować. Trudno teraz ustalić, jak Irlandczycy są ustawieni, czy widzimy, że Fagan jest cały czas tym piłkarzem najbardziej wysuniętym, że Quigley tutaj tym drugim napastnikiem nie będzie, że on zajął jednak miejsce na stronie lewej pod presją Rzeźniczak, gdzieś w stronę Andrzeja Dudy. Myślę, że jeden z defensywnych pomocników przesunie się do przodu i zagrają tak, jak do tego są przyzwyczajeni, jeżeli chodzi o mecze ligowe właśnie, tylko z jednym defensywnym pomocnikiem i w momencie, kiedy muszą gonić wynik, zrobić wszystko, żeby strzelić bramkę drużynie Legii, no to myślę, że w tym momencie zmienią to ustawienie. Tak, widzimy tutaj, Bern będzie grał wyżej, zawodnik z numerem 7. Czy to przyniesie efekt? Na razie Legia kontroluje wydarzenie na boisku i teraz dobre podanie. Radowicz miał kłopot z opanowaniem piłki. Szkoda, że nie przyjął. Bardzo dobre podanie. Znowu błąd, jeżeli chodzi o szeregi obronne drużyny St. Patrick. No, miał tutaj miejsce między dwoma stoperami. No, źle ustawienie obrońcy. Szkoda, że Radowicz tego nie wykorzystał. Źle to wyliczył chyba Miro Radowicz. Tak zrobił krok, zatrzymał się, a później tych paru centymetrów nogi zabrakło. Tak. Przejęta piłka przez Wdoliaka. Jeszcze raz Brzyski. Błąd w przyjęciu, bardzo prosty błąd w przyjęciu Michała Żyry. Dużo teraz rozgrywa Tomasz Brzyski. Znów jego podanie, zaczyna akcję. Uderza Duda obok bramki. Tych strzałów też nie było za dużo w pierwszej części. Także dobrze, że niech decydują się zawodnicy Legii na strzały z dystansu. Bo tak, tym bardziej, że decyzja była szybka, prosty, jeden kontakt i od razu w tempo strzał, tylko to oczywiście musi być strzał lepszy. Tak, to też spowoduje, że obrona będzie, linie defensywne będą musiały się troszeczkę przesunąć do przodu, jeżeli chodzi o drużynę St. Patrick. Ale też Legia musi uważać w okolicach własnego pola karnego, bo Irlandczycy udowodnili, że oni też chcą sobie wypracować pozycję do strzałów z dystansu, w ten sposób pokonać Kucjaka. Czy to jest dobry plan, czy nie, to jest ich kłopot. Natomiast właśnie w tej strefie legioniści na dużo miejsca im zostawiać nie mogą. Razem próbował rozgrywać Fechim bez powodzenia. Na pewno, niezależnie w jakiej fazie jest mecz, to należy wykonywać założenia trenera, co nie udało się do końca właśnie w Warszawie. Mam tutaj na myśli grę defensywną, ustawienie, krycie poszczególnych zawodników, bo nie można się wyłamywać z tych założeń, nawet jeżeli drużyna atakuje. Kucjak, dobre wybicie, ale tam był pilnowany przez Birminghama Żyro. Odzyskali piłkę legioniści. Żyro Duda jest przed polem karnym. Radowicz, Duda. Tyłem do bramki i Kucharczyk teraz dopiero dostał piłkę, może oddać strzał, ale nie decydował się dopiero teraz starał się centrować do Żyry. Było tam mało miejsca, bodajże 8 czy 9 zawodników we własnej praktycznej piątce. Ale aktywnie Legia i od razu starając się przechwycić piłkę. Duda zdawał sobie sprawę z tego, że chciał wymusić, znaczy, że nie było tutaj pomocy rywala, że rzutu wolnego nie będzie, więc zerwał się od razu na nogi, starał się powalczyć o piłkę. Quigley. Pierwsze zagranie wprowadzonego na boisko piłkarza po przerwie. Bolger do Berna. O właśnie, sprytnie to próbował robić Duda. Ale musi uważać, ponieważ on akurat ma już te żółte kartoniki tutaj. Tak, i wiedział chyba, że gwizdka nie ma, to trzeba szybko udawać, że to był taki po prostu zwykły upadek. Pomagał sobie ręką Bolger. On też musi uważać, bo obok Dudy ukarany w pierwszej połowie przez sędziego kartką. Nie, to nie był dobry pomysł, chociaż ta piłka tak po koźle wyhamowała. Tu mało zdecydowanie interweniował Clark, także mógł to wykorzystać Radowicz. Podaj przywice Żyro do Radowicza, błąd Kucharczyka i strzał zablokowany Michała Żyry. Cały czas mam wrażenie, jakby ta piłka skakała, jakby tutaj legioniści bardzo dużo czasu poświęcali na to, aby ją opanować. No, niewspółmiernie więcej niż do tego, biorąc pod uwagę nawet realia i możliwości piłkarzy zespołu naszej ekstraklasy, potrzebują.
Natomiast jeszcze tutaj chciałem zwrócić uwagę na strzały. Te strzały nie są takie precyzyjne, mocne, co czyste. Tutaj oddane w światło bramki, czasami niecelne, natomiast za mało w tym siły i determinacji. Rzeźniczak. Astis. Atakowany już tutaj w środku Jodłowiec. Przesunęli się Irlandczycy. Sprytnie zmylił ich Brzyski. Jodłowiec takim dużym zakosem przed piłką. To ułatwiło zadanie Bernowi. No, ale tu nie potrzebna strata, bo tutaj mógł Tomek Jodłowiec zagrać jeszcze piłką. Wdał się w dribbling, a byli zawodnicy wolni. Spokojnie mogli tutaj jeszcze w każdym razie przegrać tą piłkę na drugą stronę. A gdy było 0-0, to taki obraz gry, mówiliśmy, odpowiadał gospodarzom. W tej sytuacji jakby, może daleki jestem do użycia określenia, że to woda na młyn Legii, ale coś, co na pewno nie pozwala gospodarzom na stworzenie jakiejkolwiek sytuacji pod bramką Kucjak. Oj, bardzo ryzykownie Astis. Fagan naciskał Brdoliaka. To zakończyło się przechwytem. Brennan po lewej stronie Quigley. Quigley ruszył tam Birmingham, no ale nie odegrał Quigley do lewego obrońcy. Ten ma teraz do niego wielkie pretensje. Na piłkarze Legii muszą się wystrzegać takich błędów, bo to jest woda na młyn. To jest wiatr właśnie w żagle drużyny St. Patrick's. Nie możemy dawać im tutaj poczucia, że mogą coś zrobić. Takie błędy w rozgrywaniu piłki, które kończą się kontrą, to nie jest to, co doprowadzi do zwycięstwa. No. Trzeba unikać takich błędów. Borger. Siłowy sposób się przedzierał, trudno to nazwać jakimś klasycznym, efektownym, technicznym dribblingiem. Foran. Lekko, ale chyba był przygotowany na to Clark. Spokojnie na piłkę poczekał. Starał się cofnąć tę akcję do lewej strony. Kompletnie nieudane podanie. Ale tutaj słowa uznania dla Ladowicza, który do końca szedł, presując bramkarza. No i on niedokładnym wybiciem i w tym momencie Legia zdobyła piłkę. Dziesięć minut gry po przerwie za nami. Było to błyskotliwe 10 minut Legii, ale było to takie 10 minut, jakich Legia jeszcze 35 potrzebuje w tym meczu. A najlepiej jeszcze jakby tę swoją przewagę, swoją inicjatywę przypieczętowała drugim golem. W starciu z Broziem, faulowany Łukasz Broś, szybko wykonany rzut wolny, Duda, uciekał Żyro, ale nie zdecydował się na zagranie z pierwszej piłki Ondrej Duda, Brdoliak, Radowicz, Jodłowiec, sprytnie teraz Kucharczyk, za słaby strzał. No i po raz kolejny tutaj udowadnia się teza, że wtedy, kiedy Legia gra szybko pozbywający się piłki, zawodnicy wymieniają czasami właśnie z pierwszej, stwarzają sobie sytuację. Wtedy, kiedy próbują dryblować, no zawodnicy realnie przejście przerywają to faulem. Ale strzał znowu trochę bez precyzji i siły. Michał Kucharczyk, 4 bramki w europejskich pucharach, no ale ta ostatnia to z New Saints, czyli na tym pierwszym szczeblu eliminacji poprzedniego sezonu. Wdoliak sprytnie, Żyro. Tutaj dwoma dobrymi zagraniami legioniści uwolnili się od czterech rywali na niewielkiej przestrzeni. Nie ma spalonego Duda do Radowicza. Radowicz! Nie doszła ta piłka do Kucharczyka. No brakuje też jeszcze trochę tego ostatniego dogrania, bo w drugiej części no, Legia już stworzyła kilka sytuacji i przez to, że nie było tak jak w tym momencie właśnie tej kropki nad i, to zabrakło sytuacji, no można powiedzieć, strzeleckiej, stuprocentowej. Wybita piłka przez Irlandczyka, ale wcześniej sygnalizowany spalony Kucharczyka, dlatego rozpoczynali grę gospodarze. Fechi i dobrze Rzeźniczak, chociaż ta piłka uciekła na rzut rożny, a taki stały fragment gry od razu spowodował gorącą reakcję trybun Talet Stadium. To jest też typowe dla wysparskich kibiców. Tam rzut z autu, rzut rożny, stały fragment. To jest dla nich czasami jak na innych stadionach radość po strzeleniu bramki. Taka reakcja publiczności. Będzie się działo. Jest Foran, jest Bolger, jest Brown. Muszą legioniści uważać. Piłka zagrana zbyt nisko i obok.
obok strzał z dystansu Teheja. Na to też przez tak legioniści muszą zwrócić uwagę, żeby tą piłkę swobodnie zawodnik stojący na 18-20 metrze, tutaj tak jak zawodnik z numerem Fahey, ósmym, no, mógł spokojnie oddać strzał. Trzeba szybciej do niego dojść. To błąd Dudy też, który miał tę piłkę na nodze i praktycznie ją wyłożył rywalowi. Tak, lepsze trzeba... uderzenie trafiłoby do bramki. Tym bardziej, że trzeba liczyć się z tym, że Kuciak w tym momencie był zasłonięty, ponieważ no, praktycznie prawie że 20 ludzi przed nim stoi, także no, tutaj dla bramkarza na pewno interwencja jest tutaj dużym utrudnieniem, bo ma ograniczone pole widzenia. Dobrze tam walczył o piłkę Żyro. Starał się mu pomóc Brdoliak. A odwykonywać będą gracze St. Patrick's. Ładne zagranie Brennana i świetna interwencja Kucharczyka. Jeszcze powalczył Brennan. Fehi starał się do Berna zagrać od razu na prawą stronę. Przejmuje piłkę Jer O'Brien. W tych niezłych kilkunastu minutach teraz inicjatywa po stronie gospodarzy. Bern przegrywa pojedynek z Brzyskim. Kucharczyk ograł O'Briena, Michał Kucharczyk, świetne prostopadłe zagranie, Radowicz i powrót Brauna i będzie tylko rzut rożny. Natomiast to podanie Kucharczyka bardzo dobre do Radowicza. No tutaj niestety w pojedynku tutaj jeden na jeden okazał się lepszy obrońca. Radowicz chciał sobie przełożyć piłkę zapewne na prawą nogę. I znów mam wrażenie, że ta piłka tak trochę hamowała. I do niej musiał się dostosować Mirosław Radowicz. Później już ten manewr na prawą nogę już był wtedy, kiedy pojawił się tam Brown. No, rzut rożny dla Legii, 61. minuta w Dublinie. Tomasz Brzyski. Astis jest tam też pod bramką, ale wybija piłkę Brown. Kucharczyk. Jeszcze raz Brzyski. Ponownie Kucharczyk. Znów wszystko pod kontrolą legionistów. Asekurujący pozycję stoperów Broś i broni strzał Żyry Clark. Ale to jest znowu złe ustawienie środkowych obrońców. Rzeczywiście jest to sposób też, jak się okazuje, nawet te długie piłki czasami na rozmontowanie defensywy. St. Patrick, no tutaj przelatująca piłka nad Foranem. No i szkoda, że strzał w środek bramki. Ale odnotujmy tutaj w sytuacji, kiedy w głębi boiska przejmują te piłki Brzyski, czy tak jak teraz Broś, to któryś raz już potrafią gdzieś tam znaleźć kolegów wychodzących na pozycję. Tak, za sprawą też właśnie, jak mówię, błędów w obliczeniu lotu piłki, zbyt do przodu wychodzą i jeszcze złamana linia, jeden zawodnik przed linią 16, drugi na niej, także no widać, że rzeczywiście no, organizacja gry obronnej, no delikatnie mówiąc, jest tak średnio tutaj, jeżeli chodzi o drużynę St. Patrick. Daryl Kavanagh pojawi się na boisku. Miejsce O'Briena. Nie, to nie jest Kavanagh, to jest Hor. Tak się chyba go powinno wymawiać. Zawodnik z numerem 20. To jest obrońca. Zobaczymy, czy to będzie taka... Jest środkowym obrońcą, ale skoro szedł Jer O'Brien, to wydaje się, że Hor zajmie tutaj miejsce jego właśnie na stronie prawej. Tak przynajmniej to na początku wygląda. Sean Hor, młody zawodnik, 20-letni. Od 2 lat jest piłkarzem St. Patrick's. Foran i Brown. Duda. Nie uspokoił wcale tej gry. Omal nie przejął tej piłki Birmingham. Fehi do Quigleya. Fagan. Przy nim Rzeźniczak. I z Fagan wypychany tutaj przez Kubę Rzeźniczak.
to padła piłka, to się jednak dał Birmingham złapać na spalonego. Muszą legioniści powracować w środku boiska, żeby tę strefę wywalczyć, żeby nie pozwolić na rozegranie rywalowi, tak jak to miało miejsce w paru ostatnich sytuacjach. Nic tego groźnego dla bramki Kucjaka nie stworzyli, ale to jest tak, jak powtarzamy, tylko jeden gol przewagi. Paul Jodłowca. I na lewą stronę. Birmingham. Starają się teraz być bardziej ruchliwi gracze St. Patrick's. No to dobre wyprzedzenie. Odzyskać im piłkę właśnie. Tutaj trzeba być też czujnym na tej... Błąd Browna. I co? I rzut wolny. Po tym faulu, którym ratował się trochę stoper St. Patrick's. Przyjęcie udem bez kontroli, starał się to wykorzystać od razu Andrzej Duda. Też od biedy żółtą kartkę. No myślę, że tak, jeżeli faul, to myślę, że to żółta kartka. Ale ta grafika nie wskazuje na to. Po prostu przedstawił nam, przypomniał tego zawodnika realizator na gwizdek. Pokazuje pan Ekberg. No pamiętam, że Tomek Brzyski już strzelał z tej odległości bramki. Też taki pamiętam, też tak się wydaje. Samo okienko, także no, potencjał jest, no zobaczymy. Jak to się mówi, nie zawsze jest niedziela i nie zawsze tak piękne bramki się strzela. Ale rzeczywiście, jeżeli chodzi o umiejętności, to Tomek je... No, założona jest, tak, to jest taka odległość też dobra dla niego. Może się tutaj w pełni rozwinąć. Pianki nie ma, więc tutaj sędzia musi sobie inaczej radzić z murem, tak po staremu, nazwijmy to w ten sposób. Tomasz Brzyski i obok bramki. Ta piłka wznosiła się, spadała na dobrą wysokość, tylko że w szerokości się nie znalazła. No jakiś metr od okienka. Metr na zewnątrz, niestety. Tak. Wciąż 1-0. Wciąż 1-0 po bramce Radowicza, wciąż Legia jedną nogą w trzeciej rundzie, ale Liam Beckley jeszcze będzie chciał zmobilizować swój zespół do tego, aby powalczyć tutaj o wyrównanie. Przypomnijmy, że przy 1-1 mielibyśmy tu dogrywkę. Druga bramka Legii zdecydowanie uspokoiłaby tę sytuację. Brdoliak, nie ma spalonego, Żyro długo dość układał tę piłkę, strzelił bardzo źle. Ale to też to, o tym, co mówiliśmy, przechwyt na połowie rywala i akcja kontra, sposób do zdobycia bramki. No, była to sytuacja, która mogła zakończyć się zdobyciem gola, natomiast no, złamał trochę ten strzał tak w języku piłkarskim. Ale znowu mam wrażenie, że ta piłka tak jakoś skozłowała i bardzo wyhamowała i zagarniał za siebie. Rzeczywiście, te reakcje piłkarzy na te chodzące do nich piłki po odbiciu z murawą są takie jakby troszeczkę nie w tempo. Ta murawa może nie wiem, że równa, nie równa, ale mam wrażenie, że jest dosyć wysoka. Może to też ma znaczenie wtedy, kiedy piłka jest posłana dość mocnym podaniem po ziemi, albo kiedy kozłuje, bo widać, że wtedy traci impet. A tu w wywiadach kłamczowych ci powiedzą, że była równa jak 100. To byśmy się zdziwili. St. Patrick's. Myślę, że jak awansują, no to wtedy już nie będzie to... Nie będzie to zupełnie istotne, tak. Rzeźniczak. Żyro, Duda. Duda znalazł tutaj Radowicza. Radowicz, Foran pozwolił mu opanować piłkę, ale od razu szybko mu ją zabrał. Bardzo wiedział, co Foran zrobić, ale najważniejsze, przy piłce się utrzymał i utrzymał też akcję St. Patrick. Pechi do Berna. Thor. Pechi. Pozwolił Budoliak, aby Pechi posłał tę piłkę na prawą stronę, ale tutaj nieporozumienie, zbiegał Bern, a potem gdzieś ta piłka przeleciała mu obok.
czołówkowych pojedynków. Zastosował tutaj przywilej korzyści arbiter. Dobre podanie do Kucharczyka. Kucharczyk, błąd Chora. Kucharczyk i 2-0. Michał Żyro, 69. minuta. I do 3 razy stuka, bo to chyba była trzecia próba przez Michała Żyro, jeżeli chodzi o zdobycie bramki. Natomiast fantastyczne podanie Dudy. To było otwierające podanie tak naprawdę, może nie na tą bramkę, bo jeszcze było dogranie z boku. Niemniej jednak rzeczywiście tutaj cała akcja impet zaczęło się od podania ze środka pola Dudy. Popatrzmy. W tym momencie. O właśnie, Duda do Kucharczyka, a później świetnie Kucharczyk ograł Chora i posłał tę piłkę do siatki Michał Żyro. No to odnotujmy, że w obu tych akcjach i Duda, i Żyro mieli udział. I Kucharczyk, tak. A zatem 2-0. Michał Żyro zdobywa swoją drugą bramkę w europejskich pucharach w 26. meczu. 2 lata temu z Metalurgsem Liepaja strzelił tego pierwszego gola. Teraz jest 2-0 i teraz sytuacja dla Legii znacznie bardziej komfortowa. No i tak patrząc na to, co robią defensorzy drużyny St. Patrick, no aż nie można zrozumieć tego, że tutaj było 1-1, tutaj tak? Było 1-1, dokładnie tak. Setna bramka Legii w meczach wyjazdowych w europejskich pucharach. To też sobie odnotujmy. Dobrze broś. Teraz już naprawdę niczego do stracenia. Mistrzowie Irlandii nie mają. Teraz powinni ruszyć, odkryć się. To Legia może dzięki właśnie takim bystrym podaniom ze środka boiska wykorzystać. Chociaż trochę mnie rozczarowali, ponieważ uważałem, że zrobią to od razu po przerwie. Niemniej jednak może to rzeczywiście kwestią jest tego, tak jak mówiłeś, że potencjału no, nie wystarcza na to, żeby rzeczywiście zmienić tutaj obraz chociażby no, gry własnego zespołu. No, ograniczają się do tego, co potrafią i nie potrafią tego zmienić. Nawet... No to jest taki zespół, który wyglądał na to, że będzie grał cały czas swoje, ewentualnie w końcowych minutach, kiedy będzie potrzebna jedna bramka, na tak zwaną aferę. I to tyle. Jakieś kłopoty Browna? Na pewno jest to zespół, który żywi się błędami przeciwnika. Przede wszystkim, jeżeli zespół gra konsekwentnie, nie popełnia błędów w defensywie, nie popełnia błędów w ustawieniu, to taka drużyna no, klasy St. Patrick no, wiele zdziałać wtedy nie może, jeżeli chodzi o jakąś tam własną inwencję czy umiejętność i styl gry. Narada. Środka pomocy. Znacznie w lepszych nastrojach legioniści. Kuba Rzeźniczak, 34. mecz w pucharach. Już tylko Radowicz, Bernard Blaut i Antoni Trzaskowski mają w historii Legii więcej występów na europejskiej arenie od Rzeźniczaka. Dobrze, teraz popracowali legioniści w środku, Jodłowiec z Dudą, aż się prosiło, żeby tam może poszukać Kucharczyka, ale uspokoili grę mistrzowie Polski. Radowicz dołącza do akcji, Broś przerwał to zagranie Foran. Nieudana próba Żyry. Brennan, błąd, niewykorzystany przez Jodłowca. Bardzo ciasno tutaj w tym miejscu na boisku. Ciężko jest obu zespołom z tego poletka uciec, jednak out dla Legii. Ale dobrze, że byli się blisko. No tutaj 2 razy przechwycili piłkę. Szkoda może, że Radowicz trochę zwolnił tą akcję, ponieważ no, był to zalążek z jakiejś akcji, z której mogło być zagrożenie. No ale może sugerując się tym wynikiem rzeczywiście stwierdził, że no, bardziej chciał poszanować piłkę. Brzyski. Znów się pokusił o szukanie Radowicza długim zagraniem, chociaż tutaj to już było zbyt blisko bramkarza, nie było tam miejsca, gdzie Radowicz o tę piłkę mógłby powalczyć. Zatrzymany łatwo Quigley i przerzut do Kucharczyka. Ach, to przyjęcie takie od razu w stronę pola karnego dałoby mu więcej swobody. Kucharczyk do Radowicza. Radowicz obok bramki, a świetnie sobie to wymyślił Miro Radowicz. Tak, i po raz kolejny tutaj mogliśmy zauważyć, że defensorzy St. Patrick w ogóle nie są przygotowani do sytuacji, która ma miejsce na boisku. Po stracie piłki gdzieś w okolicach środkowej części boiska i długim podaniu oni kompletnie nie są ustawieni, nie przygotowani tak jakby na podjęcie i reakcję, jeżeli chodzi o grę defensywną. I tu jest szansa rzeczywiście, że z czego korzystają legioniści. Zaraz po przechwycie długim podaniem, no często jest tak, że obrońcy z Irlandii no, źle są ustawieni. Lee Lynch. Miejsce Browna i to jest
Taka kolejna wymuszona zmiana. Nie tak sobie na pewno to układał Ryan Buckley. Mam wrażenie, że i wcześniej O'Brien szedł z powodu jakiejś niedyspozycji i teraz Brown. Lee Lynch, numer 18. Jeden z młodszych graczy, ma 22 lata. Dość regularnie występował w reprezentacji Irlandii w tych juniorskich kategoriach. Clark. Walczy o piłkę Quigley. Dość łatwo sobie teraz te gwiazdiści z tym radzą. Faulowany Wrdol. Jak błąd. To trzeba było zagrać lżej. A przede wszystkim z taką opcję prawa i środek. No, dokładnie. Ale chyba zawodnik Legii był na pozycji spalonej. Myślę, że Kucharczyk by dostał piłkę, to chyba by spalił. Tak, chyba ta prawa strona wygląda trochę lepiej. Nerwowo teraz reagują Irlandczycy. Tutaj też legioniści muszą uważać, aby nie dać się sprowokować, żeby nie wdawać się żadne przepychanki. To, co było udziałem Iwicy Wrdoliaka w pierwszej połowie. 75. minuta. Pamiętajmy, że w tej sytuacji St. Patrick's Athletic potrzebują 3 goli. Nie warto wdać się w zaognienie jakiejkolwiek sytuacji na boisku. No i Henning Berg też. Krótka, skandynawska rozmowa. Tak, człowiek, który znany jest z tego, że nigdy się nie uśmiecha. Teraz też się nie uśmiechnie, to na bank. Ale ja myślę, że po awansie, no chociaż jeden tutaj jakiś taki w kierunku swoich zawodników, myślę, że szatni na pewno taki obraz zadowolenia. Może coś z tej szatni przecieknie, tak? Najlepsze by było uśmiechy po następnych awansach. Teraz rzut wolny i potężnie niecelnie uderzał Bolger. Wiedzą Irlandczycy, że tutaj ta sensacja, na którą mieli nadzieję, już mocno się oddaliła, że ucieka. Ale walczą. Walczą tutaj dla swoich kibiców. Żeby chociaż tę pierwszą bramkę strzelić. Duda. Faulowany przez wracającego Brennana. Dobry mecz rozgrywa Andrzej Duda. Tak, trzeba powiedzieć też i przypomnieć tą sytuację już w Warszawie. On fantastycznie zagrał do Mirosława Radowicza, który zdobył bramkę. Także tutaj rzeczywiście w tym spotkaniu jest na pewno wyróżniającym się piłkarzem Legii. Rozpoczął obie akcje bramkowe. Zaliczył bezpośrednią asystę w Warszawie, a też tam były przecież tuż przed rozpoczęciem sezonu kłopoty zdrowotne. Daje dużo grze Legii ten młody zawodnik. Tymczasem czy kolejna próba Tomasza Brzyskiego, a tym razem uderzył inaczej. Ustrzelił mur Kucharczyk. Dobry pomysł i też Żyro wiedział, że ma za plecami Radowicia. Nabociana tutaj Radowicz na jednej nodze. Starał się tutaj okiwać rywala. Spokojnie Legia utrzymuje się przy piłce. Dobre rozstrzygnięcie gry, zdecydowanie. Tam był tłok, przeniesiona piłka na lewą stronę. I można z powrotem ją tam skierować drugim zagraniem, aczkolwiek niedokładnym. Natomiast w tym momencie rzeczywiście już to szanowanie piłki ma zupełnie inny wymiar. Oczywiście nie gra tutaj desperacka obrona wyniku, ale poszanowanie piłki i no tutaj coś taktyczne tutaj można powiedzieć podejście do tego meczu w momencie, w jakim jesteśmy. Ważna ta druga runda, choć to dla Legii dopiero pierwszy szczebel, ale pożegnanie się. Odpadnięcie z pucharu w tym momencie to było pożegnanie się w ogóle z pucharami na ten sezon. Przypomnienie bramki Radowicza i za chwilę gola Żyry, a już awans do rundy trzeciej. W razie nawet niepowodzenia w tej rundzie z Celticiem daje jeszcze szansę gry o Ligę Europy. No ale to Ligę Europy na razie zostawmy, na razie się gra to, czy o Champions League. Zupełnie nieudana próba Chrisa Fagana. Tak, a przypomnijmy, że już bodajże 18 lat polska drużyna nie zagrała
w tej formie rozgrywek, także no na pewno. Drogi Radku, przypada mi w udziale ten niewdzięczny obowiązek utrzymania się jako ostatniego, który komentował ten występ polskiego zespołu w Lidze Mistrzów. To ktoś tam wyliczył 6440 dni, nie chcielibyśmy tutaj dokładać następnych. Tak, 360 paru. Ja kiedyś 6 parę lat byłem ostatnim bramkarzem, który wygrał mecz na Mistrzostwach Świata. Proszę. Ale nie trwało to wiecznie, więc nie życzę ci źle. Mam nadzieję, że też w końcu twoja pasta dobra minie, w cudzysłowie oczywiście. I będzie ktoś, kto będzie. Oczywiście być może to będziesz znowu ty. Czekamy. Ważne, żeby był tam polski zespół z komentatorami. To już my sobie poradzimy. Brennan. Radowicz, ładnie utrzymał się przy piłce, Duda i świetnie broni Clark, uderzał Żyro. Ale ciekawa akcja, no po raz kolejny potwierdziło się, że Duda lubi grać z Radowiczem, rzeczywiście, no są blisko siebie, grają w formacji ofensywnej, ale gdzieś szukają siebie i dość dobrze się rozumieją. I dobra interwencja bramkarza, no, zrobił to, co nie należy. Rzut rożny. 80 minuta. Cały czas 2-0. Prowadzi Legia. Michał Żyro, zdobywca drugiego gola. To było trochę więcej niż 10 minut temu. Brzyski. Żyro najbliżej bramki. Jest tam też Brdoliak. Tomasz Brzyski. I wybija Hor. Duda. Kucharczyk. Brzyski jeszcze raz. No nie, taka piłka łatwo padła łupem Clarka, później i tak przez moment chyba kłopot z jej utrzymaniem, bo za bardzo już myślało o wyrzuceniu. Duda. A i już tu przyhamował dobrym pressingiem Axe St. Patrick's. Ruszył Fagan. Wyjście Jodłowca, walczy jeszcze Fagan. Utrzymał się przy piłce Brdoliak, pokazuje się Radowicz. Sprytnie poradził sobie z Foranem, ale później przekładając tę piłkę na prawą nogę, tam już była asekuracja drugiego z obrońców. Szkoda, że ten Brdoliak nie zagrał piłki za obrońców St. Patrick, że tutaj myślę, że Mirosław Radowicz miałby wtedy większe szanse. Byli do bramki obróceni tyłem, więc myślę, że tutaj mógłby wyjść w sytuację sam na sam z bramkarzem Clarkiem. Nawet zebrać do bardziej zdecydowanych ataków gospodarzy. Łatwo te piłki tracą. Legioniści starają się to już wykorzystać. Duda, Radowicz nie ma spalonego. Radowicz 3-0! 82 minuta. Kropeczka nad i postawiona przez Mirosława Radowicza. A zatem kibice już teraz już w ogóle mogą odetchnąć z ulgą, chociaż już po drugiej bramce wydawało się, że sprawa jest rozstrzygnięta. Tak, a rzeczywiście chyba St. Patrick w końcu postanowił zaatakować, bo tylko chyba trzeci dołączył zawodnik do tego, aby pomóc kolegom w defensywie, ale rzeczywiście tu Legia sobie rozegrała tą akcję jak na treningu z bardzo skutecznym wykończeniem Mirosława Radowicza. Tutaj Duda znowu tym razem tak, bezpośrednia asysta. Jako asystent. Tak, no we wszystkich bramkach. Bezpośrednią asystą albo tym przedostatnim podaniem maczał paluszki Andrzej Duda. A Radowicz, 12 gol w pucharach, no to odnotujmy, pnie się w klasyfikacji tych najlepszych strzelców w historii występów polskich drużyn w europejskich pucharach. W tej chwili jest na 8 miejscu razem z Pawłem Broszkiem, Grzegorzem Królem i Jackiem Dębińskim. Tak, tutaj mówiliśmy o tych, którzy się wyróżniali, no myślę oczywiście Radowicza i Dudę, ale przed chwilą był pokazywany Kuciak. No i dzisiaj można powiedzieć, że też w tym momencie, kiedy był potrzebny, mam na myśli ten strzał z pierwszej połowy. Zrobił swoje, dokładnie. No, ciężko pomyśleć, co by się stało, gdyby wtedy Legia straciła bramkę i znowu zacząłby gdzieś tam wracać ten koszmar i jakieś męczarnie Legii. Także no, bramkarz jest właśnie dobry i filarem swojej drużyny wtedy, kiedy w tych właśnie momentach jest tam, gdzie być powinien. Głowy nie dam, ale ten pan w szarym garniturze, moim zdaniem, to był Gareth Carragher, czyli prezes i właściciel klubu St. Patrick's Athletic. No na pewno dzisiaj wróci z domu w najlepszym humorze. No i teraz wszystko na jedną kartę. Stawia Henning Berg, Marek Saganowski i Kuba Kosecki pojawią się na te ostatnich parę minut.
Jakub Kosecki podobno zainteresowany niż Jan Urban i Osasuna. Ciekawe jestem, ile w tej plotce jest prawdy. No to się wkrótce pewnie przekonamy. Póki co Legia pozostaje w grze o Ligę Mistrzów, więc żadnego z graczy się pozbywać nie będzie. Ale Kucjak wywołany przez ciebie parę chwil temu. Znów to, co trzeba zrobić, zrobił. Strzelał Lynch. Tak, potwierdził, że w momentach, kiedy nie ma pracy, cały czas skoncentrowany. Strzał po koźle, bardzo dobra interwencja także. To jeszcze śmiesznie, bo rzucając się pianista, mam wrażenie, że dotknął te piłki ręką, ale to jako przypadkowe podczas tej interwencji zakwalifikowane przez arbitra. Teraz jest, zdaje się, czas na te zmiany. Duda, niewątpliwie jeden z bohaterów tego spotkania, opuszcza boisko. Schodzi też Michał Kucharczyk. A Marka Saganowskiego i Jakuba Koseckiego oglądać będziemy przez ostatnie minuty. Pewnie Saganowski zagra tego najbardziej wysuniętego napastnika. Radowicz cofnie się troszeczkę bliżej linii środkowej, a Koseckiego oczywiście spodziewam się na lewej stronie. No myślę, że Kucharczyk również, bo o Dudzie mówiliśmy, że to jest oczywiście, to był dobry jego występ. Natomiast myślę, że Kucharczyk po tej asyście na 2-0, kiedy podał piłkę do Michała Żyry, myślę, że też zrobił to, co powinien robić. Walczy Radowicz. Starał się przyjąć piłkę Kosecki. Dobrze Saganowski. Kosecki, jest Żyro, ale dość prosty znowu punkt przyjęciu. Takie przeplata Michał Żyro. Udane zagrania z takimi dość deprymujący. No w każdym razie potwierdziło się też o to, co myśleliśmy o St. Patryk. Jeżeli tej drużynie nie da się tlenu, jeżeli będzie się konsekwentnie realizowało, strzelało im bramki, to z tej drużyny schodzi powietrze z minuty na minutę. Także ten wynik 0-3 to było coś, czego spodziewaliśmy się tutaj przy ulicy Łazienkowskiej. Natomiast no, okazało się inaczej, że dając im możliwości, popełniając błędy w defensywie, no, uwierzyli w siebie i postawili jakieś warunki, no, z którymi Legia nie mogła sobie poradzić. Natomiast no, tutaj szczególnie w tej drugiej części są tylko tłem. Ucierpiał jeszcze Ian Birmingham. No, tę rywalizację z Legią, mam wrażenie, mistrzowie Irlandii okupią paroma stratami, bo wcześniej O'Brien i Brown zeszli z boiska. Teraz utyka Birmingham, a nie ma już zmiany Liam Buckley. No jest takie przysłowie, kto mieczem wojuje. Czasami to się mówi, trafi na. Na miecz rywala, tak. Była twarda gra z obu stron. Tak. Też trzeba zaznaczyć, tutaj legioniści nie zamierzali się dać stłamsić. Rusza Kosecki i piłka w bramce. To jest 4-0. Czy ta bramka zapisana będzie Saganowi? Myślę, że nie, że to nie Sagan. Że jeżeli chodzi o albo samobójcze, albo właśnie Jakub Kosecki, który dośrodkowywał. Myślę, że tu bramkarz chyba pomógł piłce wpaść do własnej tak, bramki. Tak mi się też wydaje, że to będzie jako gol samobójczy. Popatrzmy jeszcze raz. Ale słaby jest ten Sean Hoare, zawodnik z numerem 20. Sił, daje tak. się, no ale wiesz, to wszedł z ławki. Tak, Marek chyba i nie dotknął. Chociaż gdzieś tam czubkiem buta, no. No aż sam tak czy inaczej, ciekaw. 4-0. Tak czy owak, 88 minuta, 4-0. A już sobie to ustalą później. Potem strzelcem bramki był albo samobójczy, albo trącił tę piłkę Marek Saganowski. I wysokie zwycięstwo, pogrom Irlandczyków, zdaje się prawdą. Czyli ci zmianowi też zapracowali sobie na bramkę, a pojawia się jeszcze Arkadiusz Piech na ostatnie 3 minuty w miejsce Radowicza. Już mają troszeczkę dość tego meczu podopieczni Liama Buckleya. Nie układało im się od początku. Stracili bramkę, czego na pewno chcieli uniknąć, myśląc gdzieś tam, marząc o awansie. A potem nie potrafili na to zareagować. Tracili bramki kolejne. I tak jak z Hanowerem bodajże 2 lata temu, jak ze Stiałą kiedyś, no kończy się to na
na porażkę. Tak, i z każdą kolejną bramką tracili też wolę i wiarę w zwycięstwo, a też przede wszystkim tracili siły, no bo tutaj już obrońcy, szczególnie prawy i środkowy, no oddychają rękawami, jak to się mówi, no już można powiedzieć, no tylko i wyłącznie statystują. Ale Buckley ma problem, bo tutaj dużo ubytek sił, parę kontuzji, uwaga, nie za mocne podanie od łowca, a już za dwa dni mecz z Atlanta. 21. kolejka, wprawdzie wyjazdowa, ale z ostatnią drużyną w tabeli, jeżeli chcą jeszcze walczyć o obronę mistrzowskiego tytułu, to już muszą wygrywać. Ale to już jest, będzie krajowy kłopot dzielnej ekipy St. Patrick's. No na pewno po pierwszym meczu tutaj duże słowa krytyki pod adresem gry, pod adresem piłkarzy. No myślę, że pokazali, że się nie obrażają, że potrafią się zmobilizować. Oczywiście tutaj... No, że obrażać to się nie ma co, ktoś, prawda? Tak, jeżeli jest konstruktywna krytyka, oczywiście. Natomiast ktoś może powiedzieć sobie, no ale St. Patrick, przecież nie jest to jakieś wielkie wyzwanie. Niemniej jednak piłka nożna, jak się okazało, jest bardzo przewrotna. I jeżeli się nie włoży zaangażowania maksymalne wiary w zwycięstwo, woli walki, ruchu zawodników na boisku, przemyślanych akcji, to czegoś zawsze zaczyna brakować. Obrażać się nie ma co, ale tutaj ważne było, żeby strząsnąć z własnych barków ten ciężar, jakim było niepowodzenie w tym pierwszym meczu i nerwy przez cały tydzień. A nic lepszego tej Legii przed rywalizacją ze znacznie poważniejszym przeciwnikiem, jakim będzie Celtic Glasgow, nie mogło się zdarzyć niż wysokie, pewne zwycięstwo. I jeszcze można je poprawić, ale piech przegrywa pojedynek z Clarkiem. Tak, jeszcze o tej presji, o której mówisz, no trzeba przyznać tutaj słowo uznanie też dla prezesa Legii, pana Leśnodrowskiego, który gdzieś tam nie podżegał, nie dodawał, nie dolewał oliwy do ognia. Gdzieś takie stonowane te wywiady jego cały czas, że wierzy w awans, że ma zaufanie do trenera. Myślę, że w tym momencie oni też tego potrzebowali, żeby jeszcze no, dodatkowo gdzieś tam z własnych szeregów nie czuć jakiejś jeszcze dodatkowej presji. Dwie minuty doliczone przez arbitra. I jeszcze półtorej zostało do zagrania. Jeszcze Brzyski będzie zagrywał piłkę z rzutu rożnego. Pokazuje się Żyro. Krótkie rozegranie. I Brzyski dość ostro i samobójczy gol Berna. 5-0. Już w ogóle pogubili się gracze St. Patrick's. I to będzie wysokie. Bardzo wysokie zwycięstwo Legii. No i całkiem możliwe, że te dwie ostatnie bramki strzeli sobie sami. Bo tak, to na pewno. Na to wygląda. Ta czwarta do wyjaśnienia, natomiast tutaj ewidentnie taki błąd, który robili wcześniej. Piłka przylatująca nad głową, wtedy mijała go, dochodząc do zawodnika Legii. Teraz w tym momencie pokonał własnego bramkarza, totalnie go myląc. Conan Byrne, 5-0. Jak mówiłem parę minut temu, że St. Patrick's Athletic mają już dosyć tego meczu, no to chyba tak było w rzeczywistości. A to teraz mają już to skończyło. Tak, ale to jeszcze im zostało 20 parę sekund. Musiał mocno pozmieniać swoją linię obrony. Liam Buckley już przed samym meczem, pewnie z powodu jakiejś kontuzji Omana, później jeszcze dwie wymuszone zmiany i to już zupełnie zdezorganizowało grę formacji defensywnej mistrzów Finlandii, ale Legia potrafiła to wykorzystać, też jest istotne. Koniec meczu, Andreas Ekberg gwizdnął po raz ostatni. Były obawy przed tym spotkaniem rewanżowym, no bo zawsze muszą być, jak się remisuje w pucharach, w pierwszym meczu siebie 1-1, ale w rewanżu już Legia nie pozostawiła drużynie Liama Buckleya żadnych złudzeń. Zaczęło się to od bramki Radowicza w pierwszej połowie meczu, później Żyro, Radowicz i dwie bramki samobójcze. To wszystko złożyło się na wysokie zwycięstwo Legii. Czeka Celtic. No i czeka tutaj bardzo poważne wyzwanie. Natomiast tutaj, jeżeli jeszcze wracać do tego meczu, no Legia udowodniła, że te 200 miejsc, które dzielą te zespoły, to nie jest przypadek i udowodniła sama sobie przede wszystkim, że te mecze, które rozgrywali w tym sezonie, to jest coś, o czym chcą zapomnieć i że z biegiem czasu będą się rozgrywali. 5-0, no wynik, który nie zostawia najmniejszej wątpliwości. No jeżeli chodzi o samą grę Legii, to na pewno też lepsza niż dzień temu. No, więcej ruchu, więcej agresji przy odbiorze piłki, więcej gry skrzydłami.
kilka podań między zawodnikami na krótkiej przestrzeni, które w konsekwencji umożliwiały im do stworzenia sytuacji. No ale myślę też, drużyna St. Patrick zagrała gorzej w tym momencie. Ale to też dlatego, na zasadzie przysłowia, gra się tak, jak przeciwnik pozwala. Myślę, że Legia dzisiaj pozwoliła mniej niż tydzień temu. A przede wszystkim nie popełniała oprócz jednego błędu z pierwszej połowy, gdzie fantastycznie zachował się Kuciak, nie popełniała błędów w defensywie. I tak to już jest w piłce, że najpierw trzeba udowodnić tę wysoką przewagę w rankingu nad jednym rywalem, a potem zniwelować przewagę następnego. Ale to dopiero za tydzień, za dwa tygodnie. Dopiero już za tydzień, za dwa tygodnie. Pierwszy mecz w Warszawie, a rewanż w Glasgow. Na te mecze już teraz Państwa serdecznie zapraszamy, a dziś to spotkanie komentowali dla Państwa Radosław Majdan i Jacek Laskowski. Do usłyszenia.